już sobie idzie. Także szczerze mówiąc, nie pamiętam, co tam ostatnio było. Wiem, że mieliście jakąś pułapkę robić, bo sobie zapisałem, ale miałem to sprawdzić na nagraniu i zapomniałem, nie miałem czasu. Więc nie wiem dokładnie, jakie macie plany w tej chwili, jeśli chodzi o sesję. No, ale coś w tym stylu było, że jakąś pułapkę chcecie robić, bo pokonaliście część tych zwierzuldzi. No i czekacie, aż przyjdą następnie, nie? To znaczy, z tego co pamiętam, to myśmy tu obstawili co niektóre gospodarstwa. No, tak jak na mapce zostało, jest, tak jak na mapce mamy. I zostały nam chyba dwa jeszcze, tak? No, ale coś kojarzę, że gdzieś w tym miejscu mieliście robić jakąś pułapkę, tylko że nie pamiętam już szczegółów, nie sprawdziłem sobie na tym. Nie było czasu, niestety. Bliżej tego kółka i strzałki, nad tym kwadracikiem, jak tam masz tą fioletowe zaznaczone, tam miała być buda psa nie było, jakieś hałasy tutaj, wieczorem. Nie? Tak. No. Bo czekajcie, bo teraz jest następny dzień, no nie? Tak, myśmy czekać do nocy. Mieliście się przygotować na noc, no właśnie. Z tego co pamiętam. No dobra, no. Czyli co? Ja tam sobie pedeki rozdałem i cechy. Nie wiem, czy reszta też chce, czy ma porozdawane. No ja zbieram na coś grubego. Aha. Jak potem przyszaleję, to za jednym zamachem normalnie. I poszła gruba śmierć. Zrobimy chyba coś takiego, że zarządzimy jakąś przerwę gdzieś w Paravon albo w Grinier bodajże i wtedy będziecie mogli się porozwijać, że tak powiem. No, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Na razie jesteście w lesie. Pedeki przechodzą na następną postać, no nie? No nie, tak dobrze to nie ma. Dzisiaj przypadkiem załapałem się na filmik z walki w Warhammerze, jak gości opisywał. I generalnie, tak w sumie przypominam, krytyki w trakcie walki, jeżeli obydwu gościom wypadną, to obydwoje zakładają sobie wzajemnie. To samo z pechem. Tak jak pech się trafia obydwu, to obydwoje mają pecha. No. Na tej zasadzie to jest ten. A właśnie, bo doszły mnie i sygnały, że za dużo rzucamy. Takie są, że tak powiem, zgłoszenia. To możemy troszkę mniej rzucać. Możemy mniej rzucać na poza bojowe cechy, zobaczymy. Jak możemy zrobić tak, że. Znaczy na razie to nie bardzo będzie gdzie, bo w lesie to, ale te wszystkie plotkowania, takie tego typu rzeczy, możemy to założyć sobie, że nie rzucamy. Jak jest normalne są warunki, to nie rzucamy. Tylko, no co, no wtedy biorę pod uwagę sposób odgrywania postaci, no bo coś trzeba wziąć pod uwagę, nie? Natomiast chyba, że sobie ktoś zażyczy testu, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast... A co do testów, to nie lepiej przyjąć założenie, że nie testujemy na przykład wszyscy po kolei plotkowanie, tylko przyjmujemy osobę z najwyższą, przykładowo plotkowaniem, jak będzie potrzeba i wtedy zrobiony test, no i nie ma potem, wiesz, powielania, mnożenia... Akurat przy plotkowaniu, no to rzuca ten, kto rzucał zawsze ten, kto szedł się dowiadywać, nie? Znaczy, dodałem przykład tej cechy. O to mi tylko chodzi. Nie no, jak z tym... Właśnie taki półśrodek, zamiast całkowicie to anulować, no to właśnie takie może bardziej grupowe. Znaczy, ja nie chcę tego anulować, no nie? To po prostu zmniejszyć... liczbę testów w takich, powiedzmy, warunkach spokojnych. Że jesteście, powiedzmy, w mieście czy w karczmie i chcecie się czegoś dowiedzieć, no to możemy zrobić tak, znaczy to jest propozycja, no nie? Możemy zrobić tak, że wtedy niekoniecznie, nie musi być rzutu. Możemy założyć, że macie ileś tam czasu, poświęcacie nam ileś tam czasu i wtedy w zależności od podejścia waszego, czy coś w tym stylu ustalamy, że ja ustalę sobie, czy wam się udało te informacje uzyskać, czy nie, na przykład. To mówię, to jest tylko przykład plotkowania, no bo
to się zdarza dosyć często na sesji, że jakieś informacje próbujecie zdobyć. Więc tych testów byłoby dużo mniej, myślę. No, tak też percepcja też możemy to zmniejszyć, no nie? W normalnych warunkach nie trzeba robić testu, chyba że ktoś chce oczywiście. Tylko po prostu ustalę co ktoś widzi, bo to jest taki gorzej z tropieniem na przykład, no bo to już jest umiejętność, którą ciężko odegrać, no nie? Okej. Natomiast jeśli chodzi o, tak mówicie, grupowe, no dobra, też możemy tak zrobić, ewentualnie jeśli uznajecie, że na przykład wszyscy coś tam robicie, nie, abstrahując od tego, jaki to test, to możemy zrobić tak, że... No w sumie tak zrobimy chyba, tak to było, że bierze się najwyższego i jeszcze się dodaje bonusy za każdego pomagającego. Tak jest w przepisach przynajmniej. Takie grupowe testowanie. Dobrze, zobaczymy. Może już nie ma co gdybać. Generalnie idziemy w kierunku zmniejszenia liczby testów. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i jak to będzie wyglądało. Dobra. Taki jest plan przynajmniej. Okej, okay, czyli co? Wracając do sesji. Coś o pułapce mówiliście. Nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne, czy nie. No ja nie pamiętam, co odnośnie tej pułapki. To pamiętam. Coś, tak? Nie, no mieliśmy tylko przeczekać do nocy i zobaczyć, co jest grane. Generalnie skończyło się tak właśnie, że... I właśnie miałem pytanie do MG, czy tamten pies w budzie wcześniej był, czy ta buda była pusta i czy go wtedy wieczorem coś zabrało, czy nie? Tak, tam pies był. To normalna zamieszkana buda i on zniknął wtedy. A we psa zabrali? No to słuchajcie, no to w takim razie zostawmy tą pułapkę, przeczekajmy jeszcze tą jedną noc. Według tego, co tam ustaliliśmy, czyli nie wiem, zbieramy wszystkich do jednej chaty, tak? A resztę chaty go obstawiamy. Mhm. Ale co do obstawienia, to bym zrobił jeszcze jedną rzecz, bo w chwili obecnej jedyną osobę, która dobrze widzi w nocy, to jest nasz elf. Jestem. No. Można poszukać jakichś materiałów, powiedzmy typu słoma, siano i tym podobne, co się, że tak powiem, pali i próbować się ratować w tych ciemnych miejscach właśnie podpalając to. To kwestia, czy mamy czym to podpalić, czy na przykład mak może wzniecić iskrę, nie od razu ten ścianę ognia, ale iskrę. Taki żart w stosunku do drzewa. No nie wiem, jakie tam mam wasz mak te czary, musiałbym zobaczyć. Marcin, możesz zobaczyć? Nie no, nie mam. Ostrzeżenie i drganie, nic związanego z ogniem nie widzę. Nie, nic związanego z ogniem. Ale jakbyśmy dwa krzemienie koło siebie położyli i on zrobiłby drganie. To przy udanym teście od razu zabiją gościa, bo krzemień wbije się gościowi w czaszkę. Powiem ci, że to mógł być ciekawy pomysł. Nie, no dobra, po prostu sprawdzam te domy przy okazji, czy nie ma na przykład dobrego bimbru wysokoprocentowego, którego można by użyć jako materiału. Czegoś, co można użyć jako materiału łatwopalnego, no, aby trzeba było coś takiego. Nie, no to nie, z takimi rzeczami nie ma problemu. Tam jest trochę słomy, tam jest jakieś siano, siennik też by się znalazł. No, generalnie jest tego trochę drewna jakiegoś starego, jakiejś czapy, czy coś takiego. Takiego drewno, czy takich palnych przedmiotów, rzeczy jest dużo, no, sporo. Zawsze możesz kawałek chatki rozebrać, oprócz też drewniane, nie? No, strzech obkryte, czy tam jakimiś tam deszczukami. Nie, jeśli chodzi o materiały palne, nie ma żadnego problemu. A materiały takie, które można łatwo odpalić, typu właśnie nafta albo coś takiego, poza świeczką? No nie, no, nafta nie, no takich rzeczy tutaj... To taki przykład dałem, cokolwiek takiego, co można by było łatwo, wiesz, rozpalić albo... Nie, no, ale przecież każdy zna, że drewnienka ocierana o siebie dają ogień. Wiesz co, to jest... Tylko, że na przykład jak... No. Mi chodzi o fakt tego, że jak będzie gdzieś w jakimś rejonie coś się działo... Właśnie. No. Wiesz co, nie ma problemu... Można założyć szczęście, że rzucimy dwa
drewienka i one się tak o siebie otrą w locie, ale tak... Nie, wiesz co, nie ma problemu mieć... A wy nie macie żadnego chłupka krzesiwa? No właśnie, patrzę, nie macie, mamy. No ale wiesz, no, każdy raczej podróżny będzie miał coś krzesiwo, takiego. Nie? Każdy ma. No, każdy ma chłupkę i krzesiwo. Także z tym nie ma problemu. Tutaj jakieś, wiesz, suchego, suchą trawę taką drobną do podpałki też, która się odrzyska do podpali. Ale ja bym wrócił do pomysłu, Bartek, wróćmy do pomysłu szukania bimbru, bo to na pewno nie zginie, nie? Tak, tak. A ja uważam, że użyjemy do tego krasnoluda, bo on powinien mieć taki zmysł od mojego alkoholi. No. Niuchaj. Dobrze, szukacie w takim razie bimbru. No, a czy szukacie, czy się pytacie ludzi, że tak zasugeruję? Nie, zapytajmy się. No, już nie będziemy rozbijać wszystkiego w domu i szukać jednej butelki z bimbrem, no nie? No, pomyślał, że jesteśmy alkoholikami, a to nie o to chodzi. Okej, okay, dobrze, nie. Zawsze możemy powiedzieć, że szukamy to dla naszego krasnoluda, bo on za niedługo będzie on drgawki i zrobi się agresywny. To już profilaktycznie działamy. Już jestem i was słyszę. Przez chwilę mi wywaliło z Discorda i nie słyszałem, co mówiliście. To dobrze. Myślę, że im to nie przeszkodziło. Nie, nie przeszkodziło, tak? Rozumiem, że mam stać w tym miejscu, co stoję, i się nie ruszać. Nie. Generalnie w skrócie robimy wśród wieśniaków z ciebie alkoholika i strasznie niebezpiecznego krasnoluda i będziesz szukał bimbru. Dobrze. Dlaczego ja znowu mam bimbru szukać? Bo jesteś krasnoludem. Alkohol plus krasnolud to po prostu jak magnes. Dobrze, dobra, nie ma problemu. Akurat... co to za wieśniak bez butelki wódki, czy tam innego mocnego alkoholu. Gdzieś jakiś zapas musi być na zimę, czy na jakieś gorsze czasy. Macie coś takiego, znajdujecie, znaczy dostajecie jakąś gorzałkę. Sprawdzam, czy jest z gatunku palnych. No tak, pali się. Macie tego, nie wiem, no kilka butelek, dwie, trzy butelki. Nie jest tego znowu hektolitr, no to nie było. Poszukajmy takich pustych butelek, żeby tak trochę rozlać porcjami, nie? Też szmatka, takie zróbmy koktajle mołotowa, nie? Bo to taka jest idea. No takie małe, gdzieś tam na przykład rozrzucić siana, pozbierać ze stodołu, takie miejsce przygotować. I tak myślałem, że gdzieś tam w tym rejonie ktoś by mógł na wabia, że tak powiem, czekać. Żeby skusić, że tak powiem, te rodzynki, a potem kwestia i podpalenia nie osoby z nas, ale... Czy znowu mówimy o krasnoludzie? Mógłby udawać dziecko, duże... odpowiedni makijaż. No. Nie wiem, czy... No, to kto idzie na wabia? Podoba się wam plan ten tak w ogóle, no. Mam wrażenie, że tak radzicie w kierunku rasistowskiej rozgrywki, ale nie. Nie uprzedzajmy faktów. A elfy nie są rasistowskie. No właśnie, elfy są... Ale wiesz, akurat twój elf dziecka raczej udawać nie może, jak ma 2 metry. No ale nie może być ciężko. No. Kto jest następny we wzroście? Poza krasnoludem, żeby nie było. No nie, tu nie ma w ogóle. Krasnoluda znowu ciężko podejrzewać, znaczy ciężko będzie może udawać dziecko, bo jest za szeroki. Ogolimy go. Się ode mnie tam odpeguj. No, będzie tak stał w połowie drzewa, żeby było widać połowę jego, żeby wyglądało dziecko. To się może udać, to się musi udać, nie? To nie ma opcji, żeby się nie ma udało. Z drugiej strony damy beczkę. Ty, może po prostu postawmy elfa obok drzewa, niech udaje drugie drzewo. No właśnie, i będzie szumiał. Miał szum. A Mak ile ma wzrostu? W sumie nie wiem. Możemy to sprawdzić. Nie wiem. Bez czarów. 81 cm. No, czyli też dosyć wysoki. A właśnie jak to ja jestem zaraz po krasnoludzie. Kuźwa! Ile? Aha, ja mam 177. 146. No, krasnolud jest definitywnie najniższy. Ktoś, czy można ja się muszę zostać koło studni. No dobrze, czyli... Kiedy jest tego, czy go golimy, czy nie? Pamiętaj, Bozia może wzrostu nie dała, ale inne atrybuty
Wiesz, jak ma długą brodę, to może udawać misia pluszowego, a kto inny będzie dzieckiem. W tych proporcjach to chyba elf. To tak. Nie, jakby dobra. Nie było, padło na elfa. Elfa. Dobra, to robimy wabika na przynętę kogoś. Ja nawet mogę iść na wabia. No. W sumie myślałem, że się ustawię gdzieś z tyłu. Najwyżej bym rzucił jakiegoś blesa na kogoś typu bonus do wytrwałości, albo bonus do siły, albo do czegoś takiego, ale teraz już jak wolicie. Dobra, no to może być tak, że ja stanę na wabia i święty spokój. Ktoś musi iść na pierwszy ogień. Okej, okay. No ja ci blesnę potem. To tylko kwestia, co ci bardziej pasuje na blesa. Ale zobaczmy, kto ma najlepszy rzut, bo wiecie, jak będziemy tymi butelkami rzucać, to mimo wszystko dobrze by było swojego nie trafić. To dobra, to... Dobra, krasnolud stoi... To w którym dokładnie miejscu chcemy się tutaj, że tak powiem, poustawiać? No ja sądzę, że ten rejon koło budy, co był, i tam gdzieś tam porozstawiać jakieś sianko. Też możesz wziąć jedną tą butelkę z tym alkoholem w razie czego. No nie, możesz mieć jakieś... Ja może... nie. A do czego tam właśnie, do czego ta butelka ma służyć? Mołotow. Zrobić ja sianko. Ja nie wiem, co to jest mołotow. Ja lubię pić. Pić, no. To możesz wziąć do ust, przystawić ogień i dmuchnąć. O ile nie połkniesz. Nie mam krzemieni. Dlatego myślałem, że mógłbyś takie malutkie ognisko, siedzisz sobie tam, niby dżemiesz, zawsze coś, no nie? A meski trani gdzieś tam w tej chacie na nim. Dobra, to faktycznie można tak zrobić, że przed zmieszem rozpalić tam ogień. No, ale w porządku, tylko a propos krzesiwa, to każdy z was ma coś w rodzaju chupki krzesiwa, to już nie musi być wpisane nawet w kartę, no nie? No to jest logiczne, że takie rzeczy potrzebujecie. Także nie ma problemu. Standardowy podróżny, no nie? No. No to dobra, no to nanośmy tutaj tego siana, trochę słomy, czy tego tam mamy pod ręką, no i będziemy przed mieszem rozpalali ogień. Dobrze, reszta się gdzie lokuje? No i jeżeli z domku można widzieć krasnoluda wyraźnie i to nie jest zbyt duża odległość, to ja bym się kitrał w domku. Ale w którym domku? Na tym koło budy. Aha, no to jasne. Który to jest domek koło budy? Ten, dokładnie ten. A, okej. Okay. Czekajcie. Dobra, reszta? No więc tak, każdy miał dobre obserwowanie, nie? Tu jeszcze jest ta chatka starego opiera. Nie? Ja się tam przeniosę, skoro się zwolniło. Kto poskreślał Malmarhana? Jakiś ma tu kurde ikonki? No właśnie. Nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało, ale to trochę dziwne. No, wiemy, kto umrze dzisiaj na sesji. Odznaczyłem cię. Dobrze. To tam jeszcze masz jakieś ślimaki? No właśnie nie. Dobra. Dziwne, okej. Okay. A, jeszcze coś tu. Dobrze. Nie dość, że mam nos zapuchany, to jeszcze mnie coś kaszle. Mocny alkohol, mocny. No. Wiesz co, może przełóżmy to na wrzesień. Czemu tego bimbru? No. Dobra. Zobaczymy. Wiesz, to jeszcze miesiąc ponad, także... Dwa tygodnie wystarczą, żeby COVID-a sprawdzić. Dobrze, czyli taki jest wasz plan na tą noc, że tak powiem. Dobra. Pogromadziliście to tam, mieliście pogromadzić jakieś tam zapasy drewna, siana i innych tam łatwopalnych rzeczy. Też parę tych, że tak niech nazwijmy to koktajle Mołotowa. Też. Właśnie patrzę, coś mi tutaj strasznie zasięg na Discordzie skacze. Nie zrywa mnie? Czasami standardowo. Aha, ale teraz to jest coś z połączeniem, bo teraz widzę, że to... Wiesz, bo zmieniłem po to komputer, że będzie lepiej, ale teraz widzę, że coś jest nie tak z internetem. Dobra. Zobacz. Ja mam cały czas u siebie 35 milisekund pełny zasięg i nie zmienia mi się w ogóle. A ja mam 204 albo 40, jak teraz patrzę. Także nie wiem, o czym mówię. U mnie coś jest nie tak. No, także... Ale teraz to może być wina mojego połączenia internetowego. Dobrze, wracając do
do sprawy, do sesji, no to przygotowujecie się. No ale wiadomo, to jeszcze jest trochę czasu, także jakiś obiad, kolacja i tak dalej. Oczywiście wam mieszkańcy, że tak powiem, fundują. Przy posiłku podsłuchujecie, no rozmawiają o jakimś świętym mężu, który ma przybyć dzisiaj wieczorem do wioski. No, nie wiecie, o co chodzi, bo nie było do tej pory mowy o czymś takim. Jesteście tutaj już za dwa dni, nie? Natomiast teraz właśnie coś mówią, że ów święty mąż ma przyjechać. Louis Hutton. Nie wiecie, w jakim celu, ale takie rozmowy są generalnie, że ma przyjechać. No dobra, no nic. Zjedliście i czekacie na wieczór, tak? No a ta rozmowa o tym świętym to przeprowadzał między innymi ten stary Pierre? No tak, no wszyscy generalnie o tym mówią, że przybędzie, że ma być jakaś uroczystość, coś takiego. Wiecie, te wioski, to w Imperium wygląda to tak, że te mniejsze wioski nie mają stałego kapłana, tylko kapłan przyjeżdża. No możecie zgadywać, że tu jest trochę podobnie. Tutaj też nie ma jakiejś kaplicy, nie ma nabożeństw, pewnie... Może być tak, że przyjeżdżam po prostu co jakiś czas odprawiać nabożeństwo do tej ichniej pani jeziora, czy jak jej tam. Więc to, tak to w ten sposób rozmawiają, że mam właśnie przyjechać, jakieś uroczystości mają być. Mm-hmm. No, robimy dalej swoje. Mm-hmm. Dobrze. No nic, no zbliża się wieczór. Jeszcze kolacja, przynoszę wam. Proszę? Nie, kolacyjka jak najbardziej musi być, bo potem jak ja tą buteleczkę walnę, to jak? Na pusty żołądek? Przynoszę wam też tak jakoś jakby nadmiarowo jakoś tam, może nie gorzałkę, jakieś takie coś w rodzaju napoju alkoholowego, takiego coś, czego nie do tej pory nie przynosili, tak? Na noc, żeby wam się lepiej, że tak powiem, pilnowało. No bo oczywiście rozumiem, że wtajemniczyliście wszystkich w swój plan, no nie? No. Dobrze, no to co? Zbliża się noc. Zrobi się ciemno. A ja czuwam. Dorzucam. Właśnie. Chrustu do ognia. Dorzucasz. I robi się dziwnie. I to wam wszystkim, bo tak się fajnie siedzi. Ale chciałem, czy mogłem się tego nie pić? Mogłeś. Mogłeś tego nie pić. Oczywiście. Ktoś jeszcze nie chciał pić? Jak już zacząłem mówić coś, no co was zaniepokoiło? Mówiłem wcześniej, tylko że nie wiem, czy nie słyszałeś. Może, no. Dobrze, no to okej. Okay. Dobrze. Jak ktoś nie pił, to nie pił. To nie było, że tak powiem, wymuszone. Przynieśli, bo to przynieśli. Natomiast tak czy inaczej, robi się wam tak cicho, spokojnie. I ciemno. Ale ciemno, że się ściemniło tak. Przed oczami. Oczy wam się kleją, zamykają. No i cóż. No ja próbuję walczyć ze snem. Tak, dobrze, próbujesz. Natomiast nagle otwieracie oczy. Jest dzień, a wy leżycie związani obok siebie wszyscy. W chatce starego Piera prawdopodobnie, bo wygląda to wszystko znajomo. Okej. Okay. I wszyscy są cali, nikt nas nie boli, wiesz? Nie. Trochę jesteście tacy otępiali, jak
jakbyście popili. Ale może nie aż tak bardzo nawet. Kogoś tam wywaliło, widzę. Powtórzyć? Co się z wami stało? Na kogo wyrzuciło? No nie wiem, mignęły ikonki, nie zauważyłem. Nie, wszyscy są. Wszyscy są. No ale to może było coś. Coś u mnie może. Nie, ktoś tu zmienił tylko ikoneczkę jedną taką fajną. O, dobra, okay. No dobrze. No dobra, no to ale jesteśmy sami w tej chatce? Jest ktoś między wśród nas, ktoś inny, obcy, czy tylko my? Nie, tylko wy. Chyba, że chcecie jeszcze zrobić, czy mogę już dalej? No może próbujmy się jakoś uwolnić, co? Albo dowiedzieć się między sobą, co to się mogło stać. No dobrze, no to wiecie tyle, że po prostu zasnęliście wszyscy nagle. Znaczy nagle, no po prostu zasnęliście. I wchodzi stary Pierre. Widzę gołąbeczki, że się obudziliście. Nasz święty mąż przybył. I będziecie mieli niewielką... okazję zostać głównymi postaciami naszej czego? Hej, coś mi przerwało. Sorry, coś mi przerwało. Będziecie mogli zostać głównymi postaciami naszej ceremonii. Zostaniecie złożeni w ofierze naszemu panu. Na pewno jesteście z tego powodu bardzo szczęśliwi. Co to znaczy być złożonym w ofierze? Bo mi się nie podoba to pojęcie. A kim jest wasz pan? I o której godzinie? Nasz pan Slanesz przybędzie do nas dzisiaj wieczorem. Dzięki ofierze złożonej z was. No i wychodzi. Słyszycie za okna odgłosy takiej krzątaniny. Tak jakby, nie wiem, zbijanie z desek czegoś. No to takie jakieś hałasy. I rozmowy, no generalnie krzątaninę za oknem, na zewnątrz. Przez co powoli zaczyna się przebijać śpiew, kantacja, coś takiego. Najpierw cicho, ledwo to słychać, po jakimś czasie coraz głośniej. A tak z ciekawości, nasz sprzęt jest też w tym samym pomieszczeniu, czy nie? Nie widzisz. No, ale właśnie widzimy? Możesz opisać, co widzimy? No, pomieszczenie to jest ten chatka starego Piera, ten pokój, w którym byliście nieraz. Czasem ktoś przechodzi za oknem, widać, że ktoś przechodzi. W środku oprócz was nie ma nikogo. Jest w tym pomieszczeniu, w którym jesteście, no właściwie jest praktycznie puste. W sensie takim, no jakiś tam stół. No, normalne pomieszczenie, nie ma. Waszego sprzętu typu broń nie ma, tak, ale nie zostaliście przeszukani. Najprawdopodobniej, bo tam jakieś gdzieś czujecie na przykład pieniądze, czy tam macie, no to generalnie zostało wam odebrane to, co widać z zewnątrz. A jakiś sztylet? Wiemy, czy nie wiemy? No, jesteś związany, gdzie ten sztylet? No w ogóle, właśnie, przy pasie, no to... w ogóle spróbujmy się może uwolnić nawzajem. No, możecie spróbować. Natomiast jak zaczynacie się ruszać, że tak powiem, żeby się jeden do drugiego przybliżyć, otwiera się drzwi, wpada jakiś taki osiłek, nie widzieliście tego człowieka, wpada taki osiłek i was kopniakami rozdziela. No i po czym wychodzi i zamyka z powrotem te drzwi. Jak kiedy były otwarte te drzwi, na zewnątrz widzieliście
że buduje się jakaś... Nie, no pewnie ołtarz, sądząc, po tym, sądząc z tego, co słyszeliście, no to coś tam się buduje, jakaś konstrukcja. I słyszycie coraz bardziej te inkantacje. Tam widzieliście, że faktycznie jakaś grupka taka... grupka takich ludzi w kapturach, no, takich szatach, coś tam sobie, że tak powiem, nuci, inkantuje jakieś tam. I co ciekawe, krasnoludzie, że tak powiem, czujesz, czekaj, gdzie ty to miałeś? Chyba w którejś nogawce tego to co znalazłeś, nie? Tego pieniążka. Pamiętasz? Aha. No, którejś noc, na którejś buzie, nie, w każdym razie czujesz, że coraz bardziej ten pieniążek drga. Odkąd słyszycie właśnie odkąd słyszysz te zaśpiewy, to coś się z tym dzieje. To dobrze, że dajesz do buta, nie? No to może opowiem teraz chłopakom, co się stało. No, że znalazłem w tej wieży jakąś złotą monetę, schowałem ją głęboko, a teraz czuję, że wibruje i drga. To ja pozwolę się zapytać klasą, jak głęboko ją wstaciłeś? Jest pomiędzy moją stopą a butem. Aha, okej. No i teraz pytanie, co się to z tym będzie dalej działo. No i dobra, no to próbujmy się dalej między sobą jakoś może uwolnić, może ktoś nas nie rozdzieli znowu. My mamy jakoś ręce tylko związane, nogi, czy jak to wygląda? No, ręce, nogi, no generalnie tak, żebyście nie uciekli. Natomiast kolejna próba, teraz nikt was nie usłyszał, nie podejrzał. No... Możecie spróbować, próbujecie się porozwiązywać, no i faktycznie po... jak widzicie, nie robię testów, bo nie wymaga tego sytuacja, żeby nie było. Po jakimś tam czasie nie niepokoi nic z zewnątrz, udaje się jeden drugiego rozwiązać. Generalnie się udaje wam porozplątywać te więzy. No i tyle. A ile generalnie było wyjść na wiosce z tego, co kojarzymy? No, 20-30. Bliżej 20 niż 30. Możemy ewentualnie sprawdzić inne pomieszczenie w tym domku, czy są tam nasz sprzęt? No, możecie. No. To ja po prostu... Po cichu, bardzo delikatnie. Po cichu, bardzo delikatnie. No to w takim razie teraz już test musi być. Niestety. I to musi być na skradanie? Skradanie bodajże. Tam sobie możesz dać plus 10, jak nie rzuciłeś jeszcze. Nawet plus 10 nie pomoże. Wybiłem okno butem. No nie, no jesteś... Dobra, nie. A nie, czekaj, bo... Skradał się drzwiami. W sumie dam ci szansę, może się okazać, że przecież... Bo to jest przeciwstawne, nie? Może się okazać, że jednak jemu poszło gorzej. Tylko to było... Ale wiesz, z drugiej strony oni są zajęci tam budowaniem tego wszystkiego i mają takie... Więc mogą nie usłyszeć, nie? Że coś się dzieje. Mogą. Zauważ, że jak przedtem ktoś do was wpadł od razu, więc można założyć, że ktoś was pilnuje. Dobra, percepcja. Ja mam wrażenie, że po prostu przechodził i pomyślał, że chce coś kopnąć, nie? No nie. Okay, No nie. Żeby nie było, że zmyślam. No, czasem testy jakieś trzeba. No nic. Wpadasz na krzesło, na stół, potrącasz. Drzwi się otwierają, do środka wpada ten sam właśnie gościu. I co robisz? No to walka wręcz. Ogłuszenie. No ty masz... Nie, ogłuszyć go nie możesz, bo nie masz broni do ogłuszenia. Pięścią. Chyba, że się w czwórkę rzucimy na niego. No,
to i weźmiemy go jako zakładnika. To się decydujcie. Co robicie? Bo muszę wiedzieć, przeciwko czemu rzucić. To rzucajmy się na niego. Tam. My się we dwójkę rzucamy, krasnolud idzie sprawdzić i ten, czy jest nasz sprzęt. Dobra, no to najpierw na początek macie ten, że tak powiem, poza kolejnością turno, bo to możecie rzucać. Jak się przyjmuje. A no co, na atak normalnie? Walka wręcz. Broń biała bijatyka. Nie to. Ja rzuciłem. Dobra. No dobra, to nie muszę rzucać. Dobra, no. O, już taki krytyk wyszedł, że ty za duży jesteś, żeby walczyć w tym. W budynkach. Natomiast wskoczyłeś na niego, jeśli go chciałeś pochwycić, żeby go, że tak powiem, uciszyć, to nie ma problemu. Jeśli chciałeś go uderzyć, to go uderzyłeś. No już możesz zdecydować. Przy takim krytyku możesz zdecydować, co chciałeś zrobić. Lepa dostaje i drzwi przymyka. Na glebę. I parterek. Dobrze. Okej. Okay. No udało się wam. Reszta pomogła. No, a ja dalej przeszukuję, tylko teraz już szybciutko, ale dalej cicho. Szybciutko. Dobrze. Nie, w pomieszczeniu obok leży chyba cały właśnie. Pierwszą rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Pierwszą rzecz, która mi się nawinie pod rękę tak, żeby go przykneblować, żeby nie mógł stękać, wrzeszczeć ani nic z tym podobnego. Dobrze. I przeszukaj go, on może ma jakąś nóż. No to ja w tym czasie przynoszę cały nasz sprzęt. No ma przy sobie. O tak, to mi się podoba. Jakiś tam nóż ma. No dobra, skoro mamy nasz sprzęt, to trzeba wymyślić sposób, jak stąd uciekamy, nie? No to ogłuszyć tego do końca, bo on się rusza, jest tomny, nietomny, czy jak? Spokojnie, bo jest zakteblowany, związany i nieprzytomny w tej chwili. No to się kompletujemy, nie? No ale to co, to uciekamy, czy coś jeszcze trzeba z tym fantem zrobić? Jest w tej chatce piera, ona jest między tak na środku tej wioski, nie? No prawie, że tak. A mamy dalej przy sobie te koktajle Mołotowa? Nie. Ach, też o tym myślałem. Ale mimo wszystko może jest w chacie Piera jakiś bimber. Stary no Pier na pewno coś ma. Tutaj, gdzie patrzyliście, no to nie, nie ma. Takich rzeczy nie ma. Trochę jedzenia jakiegoś tam tego typu. No to dobra, no to mniej więcej widzimy przez okno, ile tam jest ludzi, buduje tą scenę. Tak, buduje. To są prości ludzie, nie? Więc... Ale oszacujmy, ilu jest prości bogobojni. No, bogobojni, nie mówiąc o którego boga, że tak powiem, wyznają. No sam fakt, no nie? No. Okej, okay. No to tak jak mówię, w kilkunastu się tutaj pląta, buduje to coś tam. No, taki ołtarzyk. Może być i tak. Dobra, jest kilku, pięciu dokładnie rzecz ujmując, tych zakapturzonych, co tam sobie śpiewają. To narysuję wam, gdzie to jest, żeby... Powiedzcie, jakbyśmy tego starego piera złapali teraz jakoś, no to pozwolą nam wyjść z tej wioski, ewentualnie proponuję zastraszyć lud i poczekać na tego, wiecie, co ma przyjechać wieczorem. A może się uda przeczekać cichcem, aż przyjedzie ten gościu, co będzie wieczorem obstawiał na pewno jakiegoś wypaczonego chaosu ludka i sprowadzi jego sprzątnąć, po czym wieśniaki spotulnieją w teorii. Znaczy tak, że zanim zaczniecie jeszcze planować tego gościa, którego macie tutaj, nie widzieliście. To nie jest wieśniak. Wcześniej. Także ci zakapturzeni, no są zakapturzeni, to, no ale nie są ubrani tak jak wieśniacy, tylko trochę inaczej. Nie, w szaty takie kapłańskie, bym powiedział.
No to jaki jest plan, panowie? A jak patrzymy przez okna, to dookoła całego domku krzątają się ludzie, czy w jednym konkretnym miejscu? Wiesz co, no, głównie są tutaj przy tym. Ale czekajcie, nie ktoś się przebierze w szaty kapłańskie, nie ktoś się przebierze w szaty kapłańskie i jak gdyby nigdy nic wyjdzie na zewnątrz domku i zobaczy, co tam się dzieje. I ten kaptur tak nałoży na głowę. Czekaj, stop. Te szaty tego kolesia. No to nie jest szat, on jest normalnie ubrany, no, jak tam. Kaptur, czy co? No, ale ma taki kaptur, no dałby się ktoś, mógłby się za niego, wiecie... Nie, nie ma kaptur, jaki kaptur? Normalnie jest ubrany tak, wiesz, tak... Nie ściemniaj. Nie ma czapeczki z daszkiem? Nie ma. Bo wiecie, zaraz ktoś się może zastanawiać, dlaczego ten koleś... Dlaczego kolesia, który nas pilnował, nie ma tak długo na zewnątrz? Jak długo można kopać czterech leżących ludzi? No. Nie ludzi. No. To takich osób wyglądających inaczej niż wieśniaki jest więcej poza tymi kapłanami? I druga kwestia, czy mi się coś, że tak powiem, te ich zaśpiewy z czymś nie kojarzą? Nie rozpoznaję tego. Wiesz co, to tak. Generalnie nie widać więcej niż tych pięciu. Natomiast, no, on wspominał o Slaneszu, to by się zgadzało. No dobra. Jakby to wam powiedzieć, jakbyście mogli ocenić tą sytuację. No generalnie w walce macie szczęście, ale ono się może kiedyś skończyć. I tutaj nie będę wam niczego narzucał, no ale ich jest dużo. No a jest możliwość na przykład, że nie wiem, w jednym kierunku jesteśmy w stanie uciec, jest mniejsza ilość tych właśnie osób, które się tutaj krzątają? Aha, no bo nie skończyłem. Właśnie tu przy tej studni to jest ich najwięcej, natomiast gdzieś, jak patrzycie przez inne okna, no gdzieś ktoś się zawsze krząta, gdzieś idzie z czymś tam. Generalnie no jest dzień i ruch w wiosce jest taki, no taki normalny, że tak powiem. No teraz jest tylko pytanie takie, czy to wszyscy mieszkańcy wioski wiedzą, że zostaliśmy pojmani, prawda? Czy to jest tylko jakaś kwestia Piera i jakiejś innej sekty? Bo jeżeli nie wiedzą, to na przykład byłaby szansa wyjść z domku Piera i przedostać się do tego domku tu na północ, tutaj w tym miejscu. Ja bym tak spróbował zrobić, żebym po prostu wyszedł jakby nigdy nic przez okienko. Kulturalnie? Może ten, kto najdzisiej potrafi, ty już nie próbuj, proszę cię. Weź już je wywal, od razu je najpierw wywal. Idź już i morduj. Czekaj, podłożymy się najpierw w nogę. Nie próbujmy nic po cichu, słuchajcie. Dobra, kochany Elfie, mógłbyś się udać do domku naprzeciwko? Ja jestem najwyższy, tak jak ja po cichu wyjdę. No, okienka są nieduże. No. Ty też możesz mieć problem, jako krasnolud szeroki w barach, to... A od strony drzwi, jak wyjdziemy, to wpadamy na ludzi, czy nikogo nie ma? No, od strony drzwi to wychodzicie prosto na tą konstrukcję. To dobra, ale może, skoro jest to drugie pomieszczenie, to może tam jeździcie przez to okno, ale nie ma się co czaić, po prostu wychodzi przez okno, nie? Może to a, nie idzie a idzie wyczaić to jakąś piwniczkę? No, albo jakieś sekretne zejście na dół? Pod kocem, dywanem. Piwniczki nie ma. Możesz przeszukać dom, no, domek. Ale no, nie wygląda. To jest chatka zwykła. No, nie wygląda, żeby coś tu cokolwiek było. W sensie taki. A nie możemy tego gościa, póki nie jest ogłuszony, przesłuchać. O to w tym chodzi wszystkim. Możecie, póki żyje. No to przesłuchujemy go, nie? Więcej informacji. Co to za ołtarz? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego to robią? No generalnie to ma być ceremonia poświęcona Slaneszowi.
Czyli to jest pan z deprawowanych przyjemności, z tego co wiem, tak to było, opisane. No co, no, jako główna atrakcja, czyli ofiara tej ceremonii, to się powinniście w ogóle cieszyć, że pan Slanysz wybrał was na swoją ofiarę. No tyle. Helpful. No, opcja jest taka, albo próbujemy dyskretnie wyjść, albo czekamy do, że tak powiem, całego zamieszania i tylko wtedy trzeba będzie walczyć. Ale drzwiami i oknami ich dużo nie wejdzie, o ile nie mają dużo pochodni. Nie no, ja bym tutaj raczej proponował uniknąć walki. Skoro padła sugestia, że jest ich dużo. No, no wioska ma tych powiedzmy około 20. Tutaj jest 5, 6 ten, który tutaj leży. No i nie wiecie, czy coś ktoś jeszcze, no tak ciężko wam, że tak powiem, się doliczyć przez te okienka małe. A przeszukaliśmy tego kolesia dokładnie, co leży? Coś znaleźliśmy, jakąś podpowiedź, wiesz, jaka religia, jakie to, czy cokolwiek? No, jakiś tatuaż, jakiś znak? Slanesz. No i gościu sądząc z tego, jak wygląda, no to jest taki raczej, nie wiem, to nie jest kapłan, tylko taki do brudnej roboty, czyli do walki, do... Knypek taki. Dobra, a może byśmy też pociągnęli ten wątek monety, może byśmy spróbowali zrobić jakieś wykrycie magii w tym rodzaju? Wykrycie magii, nie masz czegoś takiego? No, to zależy od krasnoluda teraz, no bo on to ma w nodze, więc... Krasnoludzie, wyciągaj to z buta. No nie wiem. To jest dużo warte. Ty mi to jeszcze będziesz chciał zabrać. Znowu będę musiał walczyć. No nie wiem. No nie wiem, czy dożyjemy do jutra, a możemy dożyć. Dobra, zdejmuj buta. Dobra. No dobra, zdejmuję, że tak powiem, buta. Oczywiście ze wszelkimi i tak dalej. No i co z tą monetą się dzieje? Tak jak mówiłem, to była, wygląda jak złota moneta, tam jakimiś napisami, których nie potrafiłeś rozpoznać wtedy. Drga, wibruje tak lekko, bo cały czas słyszycie ten zaśpiew tam i wygląda, jakby lekko się świeciła. Światłem własnym, tak jakby. Tak delikatnie. Pytamy się strażnika, czy wie, co to jest. Nie ma zielonego pojęcia, pierwszy raz coś takiego widzi. Przyłóż mu to do głowy. Może nie wybuchnie. Dobra, nic się nie dzieje, natomiast... Czekaj, ty jesteś magiem. No, a gdybyśmy zbliżyli tą monetę do okna, bliżej tych ludzi, którzy tam śpiewają? Może albo trochę, czy działa jak kompas? Może i trochę bardziej drga. Może. Dobra, ale bo zacząłem mówić, co prawda ty nie masz jakiegoś coś związanego z wykryciem magii, natomiast masz wiedzę magię, no nie? Mhm. No. To potrafisz powiązać pewne wątki i możesz coś, to jest na pewno, to jest oczywiste, sądząc po tym, co się z tym dzieje, to jest przedmiot magiczny jakoś wzbudzany, ale niekoniecznie powiązany ze Slaneszem, jakoś jest, może być wzbudzany przez wiatry magii, które tutaj mogą krążyć, czy krążą przez tą ceremonię, która się tutaj szykuje. Tak więc niekoniecznie jest to związane ze Slaneszem, natomiast jest to przedmiot magiczny, który nie wiadomo jak działa. Tak wiesz, nie przypominasz sobie czegoś takiego, możesz ewentualnie spróbować go zbadać dokładniej, natomiast tak jak mówię, niekoniecznie jest to przeklęta magia, niekoniecznie jest to związane ze Slaneszem, natomiast jest to jakiś przedmiot magiczny.
Okej, okay, no to badam to dokładnie. No już, to już jednak wymaga testu na wiedzę, magię. Okej. Okay. Jaki modyfikator plus 50? Na razie spróbujmy bez modyfikatora. Nawet przegrany test może coś pomóc. No. Przegrany, ale delikatnie. Delikatnie. Gdyby było plus 10, to już by nie był przegrany. No nie? Nie, też byłby przegrany. Musiało być plus 20. No, nie ustalisz, co to jest. Nie masz takiej wiedzy, żeby... Nie jesteś czarodziejem, tylko właściwie uczniem czarodzieja, można tak cię określić. Natomiast na pewno byłby sposób, żeby tą magię... Tam będzie jakiś czar, że tak powiem. Będzie to zaklęty czar w tym jakiś. No nie jesteś w stanie ustalić jaki. Jest na to sposób, żeby ten czar, że tak powiem, uwolnić. Znalazłbyś taki sposób. Dobra, dawać młota. Dawać młota. Rozbijamy to. Zakupię tą monetę za... Przeżytą noc. Czekaj, ja sobie coś... No dobra, możesz... Bierz młota. Wiesz co? Mogę ci powiedzieć, masz splatanie magii, no nie? Możesz spróbować... Możesz spróbować z dużym ułatwieniem, bo raz, że to jest ten czar jest zaklęty w tym, więc nie musisz go ani znać, ani wypowiadać jakiejś inkantacji. Dwa, że ten przedmiot magiczny jest, no, jakby go nazwać, wzbudzony, więc wszystko to jest łatwiejsze. Możesz spróbować tak, by rzucić czar zawarty w tym przedmiocie. Nawet jak powiem, że go nie znasz i dosyć łatwe to będzie. Ale nie wiesz, jaki to czar. Okej, okay. Jak łatwe? Mówiąc o mechanice, no to jest test plus 20 bodajże. Dobra, chłopaki, gotowi na trochę ryzyka? Może to być ściana ognia. Rzucasz na nas, czy starasz się ukierunkować to na tych modlących się? No, takich cudów to nie ma. Możesz po prostu rzucić czar, bo nie wiesz, co to jest, więc nie wiesz, czy go w ogóle gdziekolwiek można skierować. On zostanie rzucony, jak ci się uda. No, powinno ci się udać, tak czujesz, że ci się uda. Tak mówię, to wygląda na dosyć proste. Ten czar, aż sam chce wyskoczyć z przedmiotu. Dajesz, no. No to daję, niech się coś dzieje. Będzie z przytupem. No. Dobrze. Żyjemy? No, jeszcze nie wiem. Nie. Czar. Przedmiot, który trzymasz, ta moneta... W jednej chwili błyska, rozgrzewa się bardzo mocno, ale zanim zdążył cię oparzyć, po prostu znika. Czujesz, nawet pomimo tego, że nie masz chyba wyczucia magii, czujesz, że wiatry magii krążą wokół was. Czar... Czujecie wszyscy w zasadzie, że czar został uwolniony. W zasadzie nic się nie zmienia, natomiast jak spoglądacie na siebie, to jeden na drugiego, to się nie widzicie. Ha! Invisibility. To idziemy teraz wioskę wymordować, nie żartuję. Chodźmy stąd po prostu. Nie no, to jak już korzystając z tego, z tej niewidzialności, to może zrobię jakąś eksplorację, co tam się dokładnie dzieje. Nie? Ja bym się wycofał w bezpieczne miejsce, bo to będzie krótko działać. Czary właśnie, jako mag wiesz, to czary działają przez... Sobie wszyscy wiecie, czary działają jakiś czas, nie wiesz, jak długo będzie działał ten czar.
No, spadamy, słuchajcie. Tak, weźmy się, oddalmy po prostu w blat. Tak spokojnie, normalnie, na luzie, te drzwiami. No dobra, no to wychodzicie, otwierając w międzyczasie drzwi. W międzyczasie ogłuszając tego wsiura jeszcze, żeby nie było. Dobrze. Dostał strzała. Niech każdy go kopnie. Dobranoc. Dostał strzała. No wychodzicie. Za dwóch wieśniaków się ze zdziwieniem popatrzyło w waszym kierunku. Aż zamarliście, że was zauważyli, ale nie, no widocznie zobaczyli otwierane drzwi. No i wracają do swojej tej. Do swojej roboty. Co ciekawe. No, gdzie idziecie? To właśnie, na północ, czy na południe, czy na wschód, czy na zachód? Tak, najbezpieczniej, żeby odejść od tej całej halastry. A żeby to wszystko widać, a żeby było dobrze widzieć. A, ale poza wioskę, rozumiem. No to poza wioskę. Poza wioskę, no dobrze. Co ciekawe, właśnie w tym miejscu, tutaj, o. Czekajcie, aha, bo mam. Tak, nie widzimy. Tu, o. Widzicie obozowisko i zwierzę ludzi. Jest ich tam na spokojnie z 10. No, zajmują się swoimi rzeczami. Nie wiem, czym się zwierzę ludzie mogą zajmować. Pewnie mordowanie mi. Nie zdążymy im podrżnąć gardła, czarpiała, nie? Nie wiem. No. Dobra, no to co? Oddalacie się. A my idziemy w którym kierunku? Na wschód? No nie wiem, w którym kierunku chcecie iść. Gdzie my idziemy? Przyszliście, że tak powiem, z zachodu. Od zachodu. No. Do tej wioski z parawą. No bezpiecznie się wycofajmy, bo ja nie obstawiam, że jak przywołują tego Boga, a nie będzie, że tak powiem, podarku, to się wkurwi i zrobi za dymę. No dobra, tylko w którym kierunku się oddalamy? Szybka decyzja. Na północ? Wybieraj. Na północ. Na zachodzie, nie? Skąd żeśmy przyszli. Nie? No to na zachód, wio na zachód. No. Tu ptamy. No dobrze. Odchodzicie. To jest las, no nie? Odchodzicie kilka. Ale to właśnie idziemy w kierunku zwierzę ludzi? No nie wiem właśnie. Nie no, w kierunku parawon rozumiem, nie? Czy nie? Tak. Tylko tak, żeby tak zwierzę. Czyli tą ścieżką. Zwierzę ludzie nas nie widzieli. Dobrze, no to po odejściu, po kilku, tam kilku minutach, po odejściu kilkudziesięciu metrów czujecie i widzicie, że czar przestaje działać. No i w zasadzie tyle. Żadnych innych efektów nie odczuwacie. A czy ja się może nauczyłem tego czaru? No nie. No nie. Nawet nie wiesz, co to był za czar. Na pewno nie, bo ty już wybrałeś te? Że tak powiem, kolor magii? Nie pamiętam. Nie. Czy to się dopiero wybiera, jak zmieniasz profesję na tam pierwszy, drugi poziom? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Nie, to się wybiera, jak dostajesz, jak ten. Dobra, mniejsza z tym. Jakiś czar niewidzialności to jest... W każdym razie dokładnie nie wiesz, ale z tradycji, jak ona się nazywa? Z tradycji cienia, tradycja cieni, o, tak się nazywa tradycja, natomiast jak się czar nazywa, to nie wiesz. Dobrze, no to jesteście w miarę bezpiecznym miejscu i no jakie macie plany? Trzeba się gdzieś schować, ukryć. Czy idziemy po prostu już sobie w stronę parową? Czy na razie się chowamy, ukrywamy i będziemy próbowali zerknąć, co się tu będzie działo? No, ja bym tak spróbował zrobić raczej. To jest taki dosyć rozwinięty wątek, nie porzucałbym go. No. No może tutaj pod drzewkiem, byśmy się może tutaj skupali. Ja jestem za tym, żeby wyplewić ten siedlisko zła. No. Kurczę, mogliśmy rzucić z tymi koktajlami w tych wieżach. Trąbaliśmy. A jakim? Nie mieliśmy nie ma. No, trzeba było ich poszukać. Aha, no tak.
Tak, to na pewno w momencie, jakbyś doszedł do nich, to już by cię widzieli. Oj tam. Dobra, no to... No to co? Nie idziemy, tylko tak obserwujemy, co się wydarzy, nie? Co tam buchnie, gdy się dowiedzą, że nas nie ma i w ogóle, nie? Taki jest plan. No chyba. No, tak, trzeba po prostu troszeczkę poczekać, no i po prostu zobaczyć, co się będzie, wiesz, działo, jak będą chcieli nas powiesić. No dobrze. Okej, okay, no to nic. No to mija sobie jakiś tam czas. Czy nie będę zmieniał mapy, no bo to nie ma chyba znaczenia. Słyszycie? Bo jesteście w miarę blisko. Udało wam się znaleźć takie miejsce, że nawet wszystko widzicie. Okej, okay, gdzieś tu tam na południowym zachodzie. Czyli w miarę bezpiecznie daleko od zwierzę ludzi. Widzicie mniej więcej rejon tej wioski. No i po pewnym czasie zauważacie poruszenie. No nie? Ktoś wbiega do chatki starego Piera, ktoś biega, ktoś, słyszycie te odgłosy, jakieś krzyki, tylko że dosyć za daleko, więc nie bardzo wiecie o czym krzyczą. Generalnie jest poruszenie. Widzicie, że kilku nie wieśniaków, tylko właśnie ani tych kapłanów, tylko tych takich, jakby ich nazwać, zbrojni, no to może, można ich nazwać zbrojni, wybiegają w stronę tych zwierzoludzi. Robi się tam też poruszenie i rozchodzą się dookoła. No już tego nie widzicie, bo las wam zasłania, ale w każdym razie wyruszają z tego obozowiska. Generalnie poszli nas szukać, to może się wycofajmy w bezpieczniejsze miejsce. Ale biegną w naszą stronę, ktoś biegnie? No biegnąć to nie biegnie, no natomiast nie wiecie, gdzie oni wszyscy się rozeszli, że tak powiem. Ale możecie właśnie się domyślać, że w poszukiwaniach, nie? No okej, okay, to oddalmy się trochę, oddalmy się może. No, idźmy bardziej na zachód. No dobrze, tak żeby... żeby to było miejsce w miarę bezpieczne, no to stracicie z oczu tą wioskę, nie będziecie wiedzieć, co się dzieje. No nie. No możecie tak zrobić, tylko jak długo chcecie tam w tym bezpiecznym miejscu przebywać. No nie wiem, do południa powiedzmy, no na pewno przed zmierzchem dobrze by to było wrócić. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle bezpieczne. No oni się rozchodzą i w każdym razie mogą na nas wleźć i tak. No dokładnie, będą biegali dookoła wioski i w końcu na nas wpadną. To kwestia, kto kogo pierwszy zobaczy. No, albo usłyszy. O właśnie, w tym jesteśmy lepsi, że nas łatwiej usłyszeć. Ja się nie skradam. Idź normalnie. To nam wychodzi. Będzie ciszej. No. A to jak? Odchodzimy kawałek jeszcze, czy zostajemy tutaj? Dobra, pomyślcie, ja za chwilę wrócę. Nie, to może nie ma sensu, żebyście odbiegać znowu. I tak no, jak mają w planie nas znaleźć, jak nas znajdą, nawet jak odejdziemy. Nie? Po prostu bądźmy w gotowości, tam w miarę jesteśmy ukryci. Na razie byłby pek, gdyby nas znaleźli teraz, nie? No nie po to uciekliśmy z domku Piera, żeby nas teraz zaciachali. No ale tak. Póki, bo to są tylko, wiecie, tylko kilku i tam się rozbiegło, więc mamy szansę jeszcze, nie? Jakby czasem było zagrożenie.
Ale patrz, te zwierzę ludzie to mają jakiś sojusz z tymi kuźwa kapłanami i innymi. No tak wygląda, jakby wiecie, jakby może oni też tak, wiesz, podbierali im i oni przez to, że złożą na to ofierze, pomyśleli, że rozwiążą ich problemy, nie? Coś w tym stylu mogłoby być. Jak sam odszlany szat, to wszyscy są źli, także to nie ma znaczenia, czy i kto i jak, a wyznają wspólnie. Pewnie dobrze to mogą być wieśniacy, którzy już po prostu zmutowali. Dobrze, że nas chociaż karmili przez te kilka dni. To co, oddalamy się zupełnie, olewamy tą wioskę? Bo nie mamy szans pokonać, czy tu zostajemy nie mamy już szans pokonać, absolutnie. Bo nie mieli takich wieczorem, jak nie pokonamy, nie? Możemy wrócić do miasta, powiedzieć, jaka jest sytuacja, zgłosić to organom wewnętrznym i... Wiecie co, chodźmy stąd, bo jak oni nas dopadną, to jesteśmy martwi. Dokładnie. Zwilkom. No chyba, że ja z elfem znowu wpadniemy w berserkerski szał w lesie, no. To będzie inaczej. Ale to musiałby krasnolud umierać. To już chyba dzisiaj skończyły. Może znowu będę dzisiaj dobijał. A skończyły ci się już te punkty przeznaczenia? No tylko ja sprawdzę. No niestety. No, my się odpalamy tylko na twoje punkty przeznaczenia, to nic nie wyjdzie z tego. No nie ma takiej opcji. O, to chodźcie w swoje miasta, nie? Która jest godzina w ogóle? 21.12. Wiem. Nie, chodźmy do miasta i olejmy tą wioskę tutaj. Dokładnie. Po coś nam się udało stąd wyjść. Chodźmy za tym zgłoszeniem, co mieliśmy z tej kartki. Być bezpieczni. Czuję niedosyt, ale dobra, chodźmy. A to jest w ogóle który wątek? Teraz żeśmy ta córka tego, czy tam siostra jakiejś tam laski, tak? To już dawno. Tam się nie udało. A ten tu teraz jest to? To idziemy do tego kolesia, co miał misję, nie? Do tego, jak się tam nazywał? Ogłoszenie Din Transa. Potrzebni rozumni, inteligentni poszukiwacze przygód. Można to nie wyjść, ale chodźmy. Czyli do klas sztoru La Maisontal, czy jakoś tak? Tak, La Maisontal. Przez 2 A. Tak. Maisontal. Jak masoni. Masonerzy, nie? Pytać o Jeana Luisa Dintransa. Jestem. No, domownicy jeszcze nie śpią, więc mnie troszkę przystopowali. Dobra, co tam? Krasnoluda się trzymamy. On już ma wszystko zorganizowane tak, jak ma być. Wszystko ci ładnie przedstawię. My się do tego dostosowujemy. Znowu padło na mnie? No. No to my idziemy na zachód do tego Parabą, tak? Myślę, że na opuszczamy. Wschód, bo tam musi być jakaś cywilizacja. Nie, tym razem na zachód. Na wschód jeszcze mamy czas dojść. Mhm. Do Pachawą, tak? Tak, do Pachawą. Okej. Okay. Z tego co pamiętam, to było dosyć blisko. Ponieważ jest rano, to po jakimś tam popołudniem docieracie do miasta. Docieracie do miasta. No, okej, okay. Bez przygód, bez problemów. Nie dopadli nas. No nie dopadli was. Idziemy zgłosić? Trzeba to powiedzieć, co widzieliśmy, nie?
No wypadałoby tam pogadać z władzami. Czyli... Jest to jakaś świątynia taka, typu na przykład Sigmara albo kogoś, gdzie można by było pójść powiedzieć o takim czymś? Bo coś w tym kontekście? Sigmarem może być problem, bo to jednak jest... Imperialne, no. Imperialne, a to nie jest aż tak duże miasto, czy tam graniczne miasto, żeby było. Z innymi... Znaczy jakąś kapliczkę pewnie znajdziecie, tylko że to pewnie nie będzie duża świątynia Sigmara. No. Inne, no to inni bogowie, no to standardowo pewnie wszyscy będą, nie? To jest jednak, nie jest to też malutkie miasteczko. A to jaki plan? Pierwszy do straży powiedzieć o ten, o heretykach, a potem do największej świątyni zgłosić tak samo? Spróbujmy to zrobić, no, żeby było, wiesz, może powiedzieć gdzieś tam. No, to już zrobimy, tak jak mówiliśmy. Dobrze, czyli najpierw do straży, że tak powiem, tak? Do władz, tak. Władz świeckich. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak to było w Helmgarcie, gdzie wasze zgłoszenie zostało... wyśmiane. No, znaczy może nie, olane, nawet nie wyśmiane, to by to znaczyło coś. Czekaj, w Helmgarcie czy to było? No nieważne, chyba w Helmgarcie. Tu jest w zasadzie tak samo. Ten strażnik, czy urzędnik, który przyjmuje wasze zgłoszenie, tak na was patrzy, na elfa, i obok wisi poszukiwany elf szczający do mleka, na krasnoluda. Plakatu nie ma poszukującego, ale elf i krasnolud, człowiek i cudaki jakieś dwa. Tak, to mówi jego wzrok. No to sprawdzimy. W zasadzie to jest całe jego zaangażowanie. No to do świątyni. Jakiego, którego boga? No, a jacy są? Ha! Do największego. O, przyjmijmy tak do największej świątyni, którą wiemy, że najprędzej zareaguje w kontekście swoich wiernych. Wiesz co, no to największa świątynia tutaj oczywiście to jest ta pani Jeziora? Tak się nazywała ta bogini bretońska, z tego co pamiętam. Oczywiście jest nawet nie jedna świątynia. Dobrze. W porządku. Wchodzicie, jest tam jakiś braciszek, urzędnik, że tak powiem, bo tam z kimś akurat rozmawia. Też przyjmuje jakieś zgłoszenie, coś tam słyszycie kurach, nieniosących się kurach, czy coś takiego. Trochę znudzony kiwa. Oczywiście tutaj przyjmiemy datek, pomodlimy się za to, że te kury się niosły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na wasze zgłoszenie, czy na waszą informację, reaguje z widocznym niedowierzaniem, że jak już usłyszał, że to jest właściwie pod miastem, to kawałeczek tak naprawdę, no to nie bardzo chce w to wierzyć. Ja mu to potwierdzam jeszcze na swojego boga Urlika. No, skoro tak, to musimy to sprawdzić. Skoro klniesz się na boga, no to... To muszę ci zaufać. W takim razie będziemy was prosić, żebyście nam z nami tam poszli. Żebyście nam towarzyszyli. To musimy się udać jak najszybciej, chociaż tak patrzy za okno, zbliża się wieczór, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby na noc tam iść. Dużo tracimy, jeżeli nie wyruszymy jak najszybciej. No bo właśnie tego wieczoru mieliśmy być złożeni w ofierze. Na panią, niemożliwe, takie rzeczy u nas. Dobrze, macie rację, nie ma czasu do stracenia. Natomiast... A właśnie, chciałbym przypomnieć, że Magus nosił ze sobą ręce zwierzy ludzi. Ale zostawił je dookoła tego. Zostawił im wioski. No, ciebie mogło nie być wtedy. Już.
No nieważne, w każdym razie zostawił do koła wioski, nie ma. Czy z nami pójdą jeszcze jacyś uzbrojeni? Tak, bo nie, zacząłem mówić. Niestety tak szybko nie jesteśmy w stanie żadnego zakonu uruchomić. Musimy własnymi siłami to zrobić, także jesteście naszą ochroną. I będzie moc. Myśmy uciekli, bo nie damy rady, a teraz mamy ich chronić. No, no. Dobrze, no to... Dajcie chociaż, a macie chociaż tarczę, żeby dać naszym kompanom, żeby się lekko lepiej dozbroić? My jesteśmy tutaj zakonem modlitewnym, żeby... Nie jesteśmy wojownikami. To co nam da, jak dotrzemy tam i będzie się coś złego działo? To nawet możemy nie wrócić i nic z nas wszystkich nie zostanie. I kto potem to, że tak powiem, odnotuje odpowiedni sposób? Pani nas poprowadzi, pani nas ochroni. O, panie. No nie wiem, panowie. No, jak reszta? No to jest takie dziwne. Może stamtąd już poszli, nie? Mogli pojść, posprzątać wszystko, no ale to jest jedyny sposób, żeby, wiesz, pokazać chaos. Nie no, jak pójdziemy tam przecież jeszcze wieczorem, no to nie będzie chyba problemu, żeby się tam, żeby być niezauważony. Na mego Boga musimy tam iść. Ruszajmy więc. Czaj. A nie mają żadnej broni dodatkowej? Łuku? Nie mają łuku. No, mają już po sztylecie każdy, jest ich pięciu. Pięciu może iść. To niech idą pierwsi. Chciałbym przypomnieć, że sztylet to jest najbardziej mordroczą bronią. Dokładnie, pamiętajcie, ale w waszych potrafią cuda. Ale w waszych rękach, wy to w ogóle macie szczęście w walce, także... Także nie wiem, jak to traktować. Dobrze, no to co? Ruszacie? Idziemy. Idziemy, no. Dobrze, jest tak, jak mówiłem. Tam jakieś popołudnie. No wy nie jedliście od wieczora, nie? Ale no powiedzmy... To jest chyba pierwszy raz, jak nie jedliście. To macie szczęście też. Cały czas jakieś posiłki dostajecie. No nic. No to ruszacie. Z powrotem. Już dobrze znaną sobie ścieżką. I pod wieczór. No wieczorem już docieracie w okolice wioski. No i macie, że tak powiem, jakiś plan, czy co? No, a od której strony wchodzimy? Od tej samej. Od zachodu, nie? Znaczy, inaczej, od tej strony idzie ścieżka, możecie oczywiście z niej skręcić, nie mówię, że się nie da. Sprawdzamy jeszcze ślady wioski, czy raczej sprawdzamy dyskretnie, czy są jeszcze jakieś ślady czegośkolwiek, czy już posprzątali? Nie, dyskretnie można, wiecie. Nie ma co. No dobrze, no to... Słyszałem jakieś odgłosy, czy coś? Tylko odgłosy lasu. Dobrze, no i możecie iść nasłuchując też. Nie ma problemu. No. Bo skradanie wam nie wychodzi, ale powiedzmy, że nasłuchiwanie może i wam wyjdzie. W każdym razie nie słyszycie niczego niepokojącego. Docieracie w okolice właśnie tej wioski, tej bandy zwierzyludzi tutaj, która była i właśnie była. Nie ma. Wioska też wygląda na pustą, no bo już jest na tyle wieczór, że powinno być widać jakieś, nie wiem, albo właśnie, nie czujecie dymu, nie widzicie żadnych świateł. Wchodząc do wioski nie widzicie żywej duszy. Tego, co tam budowali, też nie ma. Ślady są jakieś tam, to widać, że coś tutaj było, ale natomiast... Natomiast niczego nie ma już, że tak powiem. A domy stoją, tylko jest pusto. A pies?
Psa nie, jak nie było, tak nie ma. A tam w tym miejscu, co stali już ludzie? Tam są jakieś ślady, że tam właśnie nie wygląda. Tutaj? No, a nie ludzkie stopy albo coś takiego? No jest, generalnie to jest dosyć zadeptany teren, natomiast jesteś w stanie, widziałeś już takie ślady wcześniej, jesteś w stanie rozróżnić, że coś tutaj, coś tu było nie tak, nie tak. To nie są buty. Czyli przynajmniej mamy znak, że nie kłamaliśmy, nie? Kapłani, czy braciszkowie, czy jak je tam nazwać, no nie wydają się specjalnie, że tak powiem, obruszeni, ale też nie wydają się specjalnie zmartwieni tym, że niczego nie widać. Generalnie tak na luza do tego podchodzą, tak wynika z ich zachowania i z tego, co mówią, z tego, jak się zachowują. Dobra, a widać jakieś tropy? Powinniśmy jakieś tropy zobaczyć, które się rozeszli i wiesz, to była kupa ludzi, nie? No, to znaczy tak. Tak na pobieżnym przeszukaniu, no to widzicie dużo śladów. No, przypominam, że oni się rozeszli szukając was, no nie? Jakichś śladów po wozach, gdybyście chcieli, to nie bardzo widać. Natomiast śladów jest dużo. A widać, że to, co było, że tak powiem, budowane, zostało rozebrane? Mm-hmm. Można to zobrazować? Są ślady tam, nie wiem, jakieś wióry drewniane, wydeptana trawa, gdzieś tam coś wykopane. Widać, że to było tutaj budowane, natomiast nie ma elementów żadnych. To jest opcja tej wioski, no nie? Znaczy nie wioski, tylko tam, gdzie utukliśmy tych zwierząt ludzi. No. Idziemy tam? No, ci braciszkowie mówią, że tutaj nic się chyba nie wydarzyło, ponieważ zbliża się wieczór, trzeba zbadać, dlaczego nie ma mieszkańców, to oni tutaj zostaną na noc. I nie idą do lasu. To może przeczekajmy z nimi tą noc. Poczekamy z nimi tą noc aż do rana. No, uświadamiam, opowiadam o tej sytuacji, że byliśmy tutaj, jak nas pojmali, że generalnie zasnęliśmy i nie wiemy, czy to była strawa, czy akuratnie działanie innych nienaturalnych rzeczy. Mhm. No dobrze, no to nie mam. My nie mamy, mówi jeden z tych tutaj zamiaru niczego jeść. Mamy swoje suchary, sobie kolację zjemy. Zresztą możemy pościć ku chwale pani. My coś przeszukajmy do jedzenia, słuchajcie. Ja idę do domu Piera, na pewno tam będzie coś do żarcia. A my tam byliśmy. Nie szukasz, ale nie zjedliście wszystkiego od razu. Zobaczmy, czy nie. W domu Piera jest ten, któregośmy ogłuszyli. Alkohol? Alkohol? Nikt nie szuka alkoholu? To po kolei. Gościa, którego ogłuszyliście, nie ma. Jak się można łatwo domyślić w zasadzie. Super. Generalnie w wiosce tam były jakieś inne psy, czy tam kury, czy coś. Też ich nie ma. W ogóle niczego nie ma w tej wiosce. W sensie żywego. Bo tam gdzieś jakaś krowa tam gdzieś była. Krowa mogła. A nie ma śladów krwi, nie? Nie ma śladów krwi. Nie ma śladów jakichś, nie ma zniszczeń, nie ma, nie zostało podpalone, rozbite, nie wiem, przewrócone. A to, co budowali, zostało rozmontowane? To, co budowali? No nie ma tego. Tak jak mówię, są ślady, że to było budowane, dosyć wyraźne, natomiast nie ma tego. To było złożone, nie wiem, z belek, z desek, z belek bardziej, z gałęzi, to nie było murowane, więc... Ale widać, że im się nie spieszy, raczej wiecie, no dziwne jest to, że wszystko rozmontowali, nie? Chyba, że to jest normalne, że takie przenośne ołtarzyki. Myślę, że trzeba będzie po prostu każdy kolejny domek przeszukać, zobaczyć, czy są jakieś ślady, nie wiem, walki, czy czegoś z tego, co tutaj widzimy, to raczej nie, no ale dobrze było sprawdzić. Dobra, no to dokładnie czego szukacie, nie wiem, czego szukacie, zniszczeń, czy... Znaczy zniszczeń i żarcia. Aha, żarcia. Dobrze, no to nie ma problemu, tak jak może macie na to czas. Znajdujecie gdzieś tam jakieś trochę
kaszy, trochę jakiegoś tam, jakiegoś chleba, troszkę czerstwego, gdzieś tam jakiś garniec z piwem. Jedzenia generalnie jest. No, zniszczeń nie ma, tak mówię, nie ma żadnych zniszczeń. No, wiadomo, tu się gdzieś trafi rozbite krzesło, czy tam łamane coś, ale nic, co by sugerowało, że była walka, że toczyła się tutaj walka. I wygląda tak, jakby po prostu cała ludność wioski wyszła. Tak. No, w jednym momencie. No, mieli na to cały dzień tak naprawdę, nie? Dobra, no to zbieramy to jedzenie, czy tam jakieś tam picie. No i nie wiem, w jednym domku się lokujemy na noc? Tak, w jednym domku będzie najlepiej. Dobrze. Warty jakieś wystawiacie? No po kolei. Nie, no niech kapłani wartują, no co? Nie, no ja się podejmuję warty na pewno. Dobra, to dobrze, normalnie oni się zainstalowali w jednym z domków. No w tym, powiedzmy. Czyli macie całą resztę wioski dla siebie. Chodźmy do domku Piera. On był tak na środku. No dokładnie. I kapłani znikną, to ja bym radził, żeby chociaż z nami byli kapłani, bo potem co? No wiecie co, poszliśmy do wioski, był chaos, a kapłani znikli, no. Może i słuszna uwaga. Raczej bym, jak już coś, to chociaż co najmniej się albo pomieszajmy z nimi, że niech przyjdzie część tutaj czy coś, albo wszyscy siedzimy razem. To wszyscy w jednej izbie. Przynajmniej będzie wesoło. No to trzeba im to powiedzieć, żeby oni po prostu albo się mieszajmy, albo do jednej chałupy. Idę i opowiadam o sytuacji z psem, że po prostu zniknął, nie wiadomo co się z nim stało, ani nie szczekał i że dla bezpieczeństwa może będzie lepiej, że albo będziemy wszyscy razem, albo powiedzmy podzielimy się i pomieszamy w budynkach, że część z was będzie z nami. Troszkę wyglądają na zaniepokojonych, no to może... Może w jednym domku wszyscy się zgromadzimy, zjemy, Pieradomek jest największy. No to dobrze. Pakują się z wami do tej... To są... Jest miejsce, no. Nie róbmy sobie jakichś tam problemów z tym. Sądzę, że jedną noc na zmianę z krasnoludem bezproblemowo powinniśmy wytrzymać. W sensie przebywania w jednym pomieszczeniu, czy wart? Bo tak. Smrodu. W moim piętnym bucie. Wart. No. Wali jakimś trolem albo czymś innym. Gnomem. Nie podsuwaj mi pomysłów. Bo ja wiem, że wy macie szczęście w walce, ale z trolem to już niekoniecznie. Możecie sobie poradzić. A, czekaj. Najpierw odpowiedz mi na wcześniejsze pytanie. Jak znaleźliśmy ten łatwy pal na alkohol? Garniec piwa znalazłeś. Aha, tych... Piwo się nie pali. Tych, koktajlów połotowa, no niestety nie ma. Tak, cholera. To nie chcę trola. No, dobra. Czyli co? Wartujecie we dwóch? W sensie dwie warty robicie? No, można podzielić, no generalnie nasza odporność chyba najprędzej nas puści, wytrzymałość. No, w sumie jak chcecie, nie? No, generalnie nie jesteście jak coś wyczerpani. No. Spaliście każdą noc w zasadzie. Jedna mocka jak zerwiemy, to się nie powinno nic stać. Myślę, że tak. Znaczy jestem pewien, że tak, że się nic nie stanie. To co? Mości krasnoludzie? No, niechaj ci będzie. Niechaj ci będzie. Ja mogę iść teraz spać, a potem ty mnie rusz. Nie, ja cię nie będę rusz, ani nie rusz. Panowie, pamiętajcie, jesteśmy w jednej izbie. Dokładnie. I nawet butów nie zdejmuj, proszę cię, jak już idziesz spać. Znajdziemy jakąś monetę? Tym razem to my możemy zniknąć, jak zdejmiesz buty, a ty nie. Nie idź w stronę studni.
Dokładnie. Dobra, no to ja przyjmuję pierwsze północy, mogę czatować, potem szturcham subtelnie krasnoluda butem, jak żeby go obudzić, to by była jego kolej. Dobrze, w porządku, czyli tak, czyli reszta się kładzie, wy ustaliliście sobie warty. No i nic, słońce sobie zaszło. Odgłosy lasu są standardowe, nie słychać nic więcej, niczego więcej. Aha, bo tak przeszukując te X-y tutaj, to są te miejsca, gdzie zostawiliście te resztki tych zwierzoludzi, to też zniknęło, tak a propos. Dobra, no ale to nic. Gdzieś tak, mniej więcej powiedzmy w połowie warty twojej, słyszysz odgłosy takie, no ciężko je określić, ciężko je zidentyfikować, na pewno nie jest to, nie są to odgłosy nocnego życia lasu, coś, jakiś taki stukot, takie, coś takiego dziwnego. Skrzypienie, tego typu rzeczy. No to budzę po kolei ten najpierw kompanów w międzyczasie, jak już. Budzę krasnoluda, mówię, że obudził następnego, a ja budzę kapłan. Mhm. Dobrze, no to się budzicie. No i faktycznie coś słychać gdzieś z północy, jak wychyliliście się z domku. No, w nocy się niesie w lesie. Dosyć daleko, natomiast słychać, więc nie aż jakoś bardzo daleko, nie? Odgłosy, no właśnie, taki stukot, skrzypienie, zgrzytanie, drewno, coś tam metalicznego też słychać. Jakiś wóz? No nie, to bardziej, że tak powiem, rozbudowane dźwięki. No wóz to byś słyszał zgrzypienie, powiedzmy, osiek, no nie, to nie brzmi tak, to brzmi właśnie tak. Więcej tych odgłosów jest tak jakby. Kierujemy się tam? Tak się już ogólnie walnie pytam. Jest ciemno. Jest przed północą. Co na to kapłani? Kapłani patrzą między sobą i no, nie mają ochoty wychodzić stąd. Bogini was wesprze, idziemy. Bogini wspiera tych, którzy sami się wspierają. Nie ma sensu się pchać nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim. Zobaczymy rano, co to było. Ja bym opuścił dom Piera i udał się w tym kierunku. Tak, żeby być tak jakby trochę poza wioską schowane. Bo jeżeli coś idzie w kierunku wioski, to przyjdzie na wioskę. Gdybyśmy ewentualnie widzieli, co się tu będzie działo. Po tych kilkunastu minutach nasłuchiwania, to czasem jest ciszej, czasem głośniej, natomiast nie wygląda, żeby się to zbliżało. Na chwilę ustało, za chwilę znowu, no takie odgłosy. W sumie mamy co po niektórych widzenie w ciemnościach, no to możemy. Dokładnie, no to idziemy, no nie? Puszczamy widzących z przodu, a ten słabo widzący z tyłu. Niewidomi ze swoim wsparciem, tak to ujmę, żeby nie było za brutalnie. O, dobrze, okej. No nic, ruszacie w kierunku tych odgłosów, chociaż w międzyczasie gdzieś właśnie na północ, chociaż po kilku, dosłownie minutach, kilkudziesięciu metrach odgłosy ustały. Przedtem też ustawało na chwilę, więc macie nadzieję, że się wznowią, natomiast idąc dalej, po kilku kolejnych minutach nie słyszycie nadal nic. Czyli ustały odgłosy, wiecie w którą stronę iść, jak daleko, no to powiedzmy, że na pewno nie jakoś bardzo daleko, natomiast już nie słyszycie tych odgłosów. Jest
niby w okolicach północy, teraz, tak? Coś takiego, no. Może wcześniej trochę. Bo około północy by się skończyła warta Bartosza, nie? Więc jest trochę wcześniej. To co, próbujemy dalej szukać, czy wracamy się do wioski i patrzymy, czy czasem już kapłani nie znikli? To wróćmy do wioski. No, wróćmy do domku. Dobrze. A tak z innej beczki, jestem w stanie to pokojarzyć, czy przykładowo wtedy jakbyśmy w wiosce, co też działy się dziwne rzeczy, to było też mniej więcej te same godziny, czy nie? Czy to jest tak? Dziwne rzeczy, zdefiniuj mi dziwne rzeczy, bo nie wiem. Na przykład zniknącego pies, który zniknął, potem szmery, które słyszeliśmy dzień, noc wcześniej, jeszcze przed tym jak pies zniknął. Wiesz co, nie widzisz związku, ja szczerze mówiąc nie pamiętam o jakiej porze to było, natomiast nie widzisz związku z tym. Może to było o tej samej porze, ale raczej nie. Bo to raczej było, teraz ci nie powiem, ale nie widzisz związku między tymi wydarzeniami, bo to tam się wydarzało wcześniej czy tam później, natomiast to nie były te same pory tych zdarzeń. To się nie ułożyło w jakiś tam schemat, że tak powiem, wszystko. Okej, no to wracamy i patrzymy się, co tam zostało z tych kapłanów. Kapłani są może, przede wszystkim są żywi, wszyscy, natomiast no, są trochę przestraszeni, bo no, chyba się nie spodziewali takich, no może nie są strachliwie mieszczuchy, natomiast no, trochę jednak straszyliście dzień wcześniej, więc się trochę boją. Czyli jednak widzicie trochę racji w tym, co mówiliśmy. Ależ wam nie zadajemy kłamu, absolutnie. Natomiast ja uważam osobiście, jeden mówi, że nie ma co się tutaj pchać. Trzeba było siedzieć i poczekać na zakon wojowników. A drugi mówi, że trochę za późno nas, żeby tak myśleć. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, obyśmy stąd wyszli cali i zdrowi. No poczekamy. To regulujemy. Staram się czym zabezpieczyć drzwi, żeby nam na przykład coś nie wylazło tutaj. No spokojnie, możesz całą wioskę do tego. Drzwi, znaczy te. Stół, krzesła. Jakieś sołki, ławy. No, barykaduję i mówię, co teraz będzie trochę lepiej. Jak może będzie się wam też lepiej siedziało do rana. No kapłanów mówię, no i czekamy na, że tak powiem, wydarzenie, jak to się dalej potoczy. Dobrze, zostajecie wszyscy obudzeni, czy się... Czy tak, czekamy się obudzeni. Nie ma co zasypiać. No dobrze. No nic, jak te odgłosy ucichły, no to... zrobiło się cicho jak w lesie w nocy, czyli nie do końca cicho. Coś tam zawsze słychać, jakieś stukoty i szumy. Natomiast... Nie, przez dłuższy czas was nie niepokoi nic. Minęła ta północ, noc się powoli przechyla ku dniowi. Ale jeszcze jest ciemno, natomiast już to jest troszkę mniej mroczna ciemność i słyszycie jakieś odgłosy. To już to nie i zupełnie inne niż wcześniej. To są coś jak wilk. O, wilk. Takie żywych odgłosy, w sensie zwierząt. Harczenie, wycie, tego typu rzeczy. Natomiast trwa to chwilę i ucicha, ale dosyć blisko. Chyba się ktoś wystraszył. No, kogo tam wywaliło? Elfa. Ale cykor poszedł. O, wrócił. Czegoś się wystraszył? No, tak jak mówię, to są taka seria, nie wiem, wycia harkotów. Trwa do krótko, kilkadziesiąt sekund, ale wyraźnie to słychać, więc no, można wnosić, że blisko i cisza.
Chodzę pod stół. Stół podpiera drzwi, więc... Nie podpieram. Czyli wchodzi... Czekaj, czy on wchodzi między stół a drzwi, tak? No, tak, między stół a drzwi. No, w sumie tak by to zabrzmiało. No. I mamy żółwia krasnoluda. No, on od razu się czuje jak w domu. Prawie. Prawie jak pod ziemią. Nie no, to musimy jakoś, tak powiem, dotrwać do rana, no jeżeli na to wpadną jakieś wilki, no to będziemy musieli stoczyć walkę kolejną. No czekamy, co się dalej stanie, prawda? No nie wychodzimy z domku. Dobrze. Czatujemy okna w razie czego, czy coś tam chodzi, czy coś nie wskakuje, nie kuka do środka. Dobrze, że wspomniałeś o oknach, bo faktycznie... gdzieś tam w stronę północy, powiedzmy, północnego wschodu, zauważacie ruch taki, no nie, na czworakach, powiedzmy, no tak jakby szedł wilk, pies, tego typu rzeczy, czyli nie na dwóch nogach, no tu mniej więcej, w tym kierunku. A się zbliża czy oddala? Przechodzi przez wasze pole widzenia. Tam. Widać chwilę, bo tam zaraz znika za jakąś tam szopką czy czymś. To co, kompania? Co dokładnie szło? Tylko nie próbuj szarżować. Coś wielkości dużego psa. Takiego, coś takiego. Może ten pies wrócił. To nie jest pająk, także wiecie co, można iść. No nie, to zdecydowanie nie był pająk. Nie, ale coś... przeszło się, no to ja bym nie wychodził. Absolutnie. Albo rzućmy mu jakiś taki nieduży kawałek mięsa i zobaczymy, co zrobi. Macie coś przy sobie. Przyjdzie po drugi. Nie no, czekamy, zobaczymy jak się potoczy. Dobra, okej. Okay. No dobra, no to jak zostajecie, no to... słyszycie już teraz z różnych kierunków odgłosy typu jakieś skrobanie, jakieś tam... może nie harczenie, takie odgłosy około zwierzęce z różnych kierunków. W obrębie wioski, to już możecie powiedzieć, że faktycznie. Gdzieś tam wam przemknął jakiś tam czworonożny zwierzak z innej strony. Generalnie trochę ruchu się zrobiło. Natomiast nic was nie atakuje, że tak powiem. Jeśli czekacie, nic robicie, no to takie ruchy trwają do aż się zaczyna robić jasno. No i faktycznie... gdzieś tam jeszcze może przed wschodem słońca zupełnym, ale jak już jest dosyć jasno, no to zauważacie, że gdzieś tam przebiega sobie wilk. Niemały, ale nie wygląda na skażonego chaosem, więc wygląda to na jakieś po prostu jakąś watachę wilków, ewentualnie kilka wilków, zwykłych zwierząt. No i jeśli, jak mówię, jeśli nie robicie nic, no to one znikają, słońce wstaje i jest nowy dzień. To kolejny dzień przeżyliśmy. No tak, tylko co dalej? Trzeba może by, nie wiem, wrócić z powrotem do Kurową, czy jak to się tam zwie? Odwijam się do kapłanów, to co już... wystarczająco do wody, potem się kapłanów. Czy chcą coś jeszcze bardziej namacalnego? Nie, ja już nie chcę niczego macać, ja chcę wrócić do świątyni. No to chyba się zbieramy, no nie? Jeden z nich mówi, no trzeba powiadomić przełożonych naszych, bo skoro coś takiego tutaj się działo, to ci ludzie gdzieś poszli. Ale ja ich szukał nie będę.
No to do parawanu i ten. Odpocząć, zebrać siły i ruszać w podróż z ogłoszenia. Okej. Dobrze, no to jeśli tak, no to wracacie do miasta. Wracacie do miasta, faktycznie, tak mówię, to jest blisko, więc... Pakujecie się do karczmy, jak rozumiem, żeby sobie odpocząć i tak dalej. Znowu kogoś wywaliło. Ha, mam go. O, sorry, jestem. Czemu on się? Ustaw dłuższy czas wygaszania ekranu na telefonie. Ale nic nie brzmiło. Okej, dobra. Czyli co? Jakieś plany poza złapaniem snu trochę, ewentualnie odpoczynku generalnie, jakiegoś jedzenia, czy nie? Znaczy, chciałbym zobaczyć te tropy, ja mam tropie, nie? Czy to były tylko wilki? My już wróciliśmy do wioski, tak? Okej, dobra, ponieważ się wywaliło, możemy się wrócić jeszcze do tej wioski. A, już żeśmy tam poszli, no, sobie. Ale nie, jeśli chcesz, to nie, to się wrócimy. Okej, okay, no, można. No, tylko sprawdzić, słuchajcie, czy przez wioskę tylko wilki przechodziły, czy jakieś inne czteronogie, wiecie, postacie. Dobrze, no... Wiecie, bo słuchajcie, byliśmy tam, to nie była pierwsza noc, gdy jesteśmy w tej wiosce, a nigdy wcześniej nie przechodziły takie wartachy, więc albo coś musiało się tam zdarzyć, nie? No, to też racja w sumie. Zobaczymy, co wypatrzysz, Elfie. Dobrze, no to tropów jest sporo. Tropów jest sporo. No, duże. To tak jak widzieliście tego wilka. No to był duży. No, czy większy od zwykłego? Może. Albo duży, zwykły wilk, albo jakiś trochę niezwykły. Natomiast nie ma tropów, które by były jakieś zdecydowanie inne niż wilcze. Czyli inaczej, nie różnią się między sobą te tropy jakoś znacząco. Okay. A nie ma jakichś znaków, wiecie, chodzi mi o to na przykład jakichś znaków magicznych czy coś, że te zwierzęta tu przychodziły do tej wioski? Z magią jest o tyle problem, że żaden z was nie ma możliwości wykrywania wiatrów magii, czyli no generalnie nie, nawet czarodziej niestety nie ma tej umiejętności. Więc nie jesteście w stanie powiedzieć, czy coś jest magiczne, czy nie, tak do końca. Mm-hmm. Może czarodziej, powiedzmy, ewentualnie z doświadczenia lub z racji tego, że jest czarodziejem, coś tam może powiedzieć, natomiast to też nie jest takie dla niego proste. Okej, okay. no dobra, to trzymajmy się tego planu, czy jest tam, tu idziemy, nie? Tam idziemy w stronę tam północy, co były te dźwięki, czy jaka jest decyzja drużyny? No, nie wiem, decyzja była taka, że wracacie do parawą. W sumie ja bym jeszcze sprawdził tam to miejsce, gdzieśmy się tukli z tymi zwierzą ludźmi i potem można już iść. To było gdzieś na północny wschód, na północ, jakoś tak. No i ewentualnie można przejść w tamtym kierunku, co... Co były te dźwięki, były te odgłosy takie, no, takie dziwne, drewniane, czy coś takiego. No generalnie to było w dosyć podobnym kierunku. Ciężko powiedzieć, czy w tym samym. No dobrze. Idziecie na miejsce. Tego tutaj już nie ma. Żeby nie było. No bo to jest ten... Bo oni już są zabici. Tak, oni już są zabici. A żeby sobie tego... O, to tak. No właśnie, możemy pokazać te truchła kapłanom, nie? No ale nic nie ma. Mówił Marcin, że wszystko znikło. Okej, dobra. No, generalnie kapłani... Bo jeśli idziecie na północ, to kapłani stwierdzili, że oni wracają. Także rozdzielacie się. Oni z wami nie idą. A docieracie tutaj na to miejsce. No i generalnie, jakby to powiedzieć,
jakby to powiedzieć, no niczego tu nie ma. W sensie takim, no jest, są ślady po obozowisku, są ślady po walce, jest to drzewo, które się rozpadło, że tak powiem. Natomiast nie ma trupów, no i nie ma szałasów, nie ma tego obozowiska, które tu było. Czyli cichosza i nic nie ma, czyli żadnych śladów, niczego? No nie, no ślady są. Ślady są, były, było wydeptane, są ślady po waszej walce, jest, czyli jest krew, jest zdeptana z ziemia, jest to wszystko, to drzewo złamane jest, to nie zniknęło, natomiast nie ma trupów. O. No dobra, no to wracamy do tego miasteczka, nie? Skoro nic nie ma, no to chyba wracajmy. Tak? Tak sądzisz? Mnie szukamy jeszcze czegoś? Te odgłosy, które słyszeliśmy w nocy, to mogły być mniej więcej z tego rejonu? A inaczej, były jakieś ślady... No. A były jakieś ślady na drzewach, tak jakby na przykład coś zlazło i odsierało się te drzewa, żeby tak było widać jakieś ślady takie? Tak, czyli złamane gałązki, jakieś tam ewentualnie mniejsze drzewka połamane, tego typu rzeczy? No plus na przykład jakby miało być coś, nie wiem, powiedzmy większych gabarytów i nie wiem, kora zdarta z drzewa. Nie, niczego takiego nie było widać. Gdzie szliście. To dobrze, czyli to nie jest dzieźba. Dobra, no to... O, wyczulony zmysł wzrok nasz kolega ma? Tak, właśnie sobie chciałem dorzucić, tylko coś mi wybiło. No rzuciłeś opis ten. Wyczulony zmysł, to jest chyba ten, nie umiejętność, tylko talent, nie? Talent, no. Tak. On coś tam daje do testów albo do umiejętności jakiejś, albo do cechy. Musiałbym sprawdzić w podręczniku. Ja już się patrzę. Bo oczywiście miałem poświęcić ten czas na poprawianie swojej wiedzy na temat zasad, ale oczywiście nie było czasu. Muszę to kiedyś nadrobić. Nie, bo tak myślę, czy wiecie, czy coś nam tu, czy jest sensu dłużej spędzać, nie? Czy jakąś intuicję, coś takiego spróbować. Żeśmy tu nie siedzieli za długo w tym jednym miejscu. No to już nic nie ma, weźmy po prostu, wróćmy do parawon i... Może tam wyczulony zmysł. Wyklaruje. Do percepcji. Co jest do percepcji? Czyli widzisz, możesz test percepcji wykonać, by dowiedzieć się czegoś więcej niż inni. Na tym zmyśle się opierając. Na przykład dostrzec daleko orła. Czyli teoretycznie prędzej on najprędzej coś zobaczy z nas wszystkich. Tak, jeśli chodzi o wzrok, no to raczej tak widzi, może zobaczy coś, co jest dalej, albo coś, co jest mniejsze, coś, co wam by umknęło, bo jest małe, albo daleko. No nie, jemu nie umknie, bo ma wyczulony wzrok. Dobra, to zaspadamy. No chyba tak, że chyba, że czekamy znowu do nocy i pójdziemy wtedy w nocy spróbować to złapać, to coś. No, ale to cały czas nam ucieka, nie? Od dłuższego czasu. Wow, jaki piękny rzut. Taki idealny. Znaczy, to w zasadach nie jest idealny rzut. Jest słaby rzut. Natomiast jest ładnie wygląda. Jest sukces? Jest. Jest sukces, oczywiście. Słaby, bo słaby, ale jest. O, widziałeś? Tak się rzuca. Tak się rzuca. Do jakiej szkoły ty chodziłeś? Dobra, wracamy chłopaki, bo tu już nie ma co tutaj... No, nie ma co. Jeśli chodzi... To jest na wasz plus, że zmniejszamy liczbę rzutów poza bitewnych, bo wam tylko bitewne wychodzą.
inne są do... No, znaczy, my już ustaliliśmy wcześniej, że ja z elfem aktywujemy się do morderczych szałów tylko wtedy, jak krasnolud traci punkt przeznaczenia. To jest problem, bo ja już ich nie mam. No. Dokładnie, także koniec. Koniec zabawy. No nic, musiał... Próbujemy gdzieś tak... No mów. Nie wiem, czy próbujemy gdzieś zerknąć, powiedzmy, w bok, idąc nie tędy, co przyszliśmy, czy są jakieś ślady, które by można było powiązać z tym dziwnym dźwiękiem w nocy. Może na tropienie rzućmy, żeby coś w jakimś świecie. Odejdźmy na przykład, nie wiem, z 300-400 metrów w stronę, w którą nie szliśmy i zobaczmy, czy coś się rzuca w oczy, czy nie. No, nie szliście, powiedzmy, w czterech kierunkach, bo szliście z jednej i wróciliście z jednego kierunku, wróciliście w tą samą drogą, nie? Tam, gdzie strzałka jest. Czyli jeszcze trzy. Dokładnie. Zostało jeszcze, dokładnie. No, jeszcze powiedzmy, trzy kierunki. A największy ruch wielu ludzi jest w którą stronę? Stąd, co my przyszliśmy? Czy jest jakiś jeszcze taki, powiedzmy, mniejszy, ale w inną stronę? No... To nie tak, to... To nie są wydeptane ścieżki w ten sposób, że... No, od tej strony, powiedzmy, gdzie, z której przyszliście, czyli z kierunku wioski, jest tych śladów zauważalnie więcej niż w innych kierunkach. Natomiast no, ciężko stwierdzić, czy w jakimś innym kierunku jest jakiś wyróżniony kierunek. Gdzie idą bardziej. Albo taki, gdzie jest najmniejszy ruch. Tam jakby można było odnieść, że w ogóle nie chcieli iść. Nie bardzo. To się rozchodzi. Przynajmniej jesteście, tak jak mówię, jesteście na tej polance i to mniej więcej, można powiedzieć, równomiernie w każdym kierunku się te ślady rozchodzą, że tak powiem. Z tego, co widzicie tutaj, będąc na polanie. A jakbyśmy się chcieli stąd skierować w stronę tej całej tego klasztoru, to musimy wracać przez miasto, czy możemy iść, że tak powiem, dalej sobie świną dal? Znaczy, czy nie wiemy? Nie wiecie, bo sporo musicie iść do Grinier. Może się nie wchodzić do miasta, natomiast jesteście w takim miejscu, że parawon jest między wami a Grinier. No to może chodźmy już tam dalej do tego Grinier i już będziemy mieć z głowy, no nie? O ile nas żarcie puszcza. No nie wiem, co tam macie. Ile macie kasy i jakie macie zapasy. Czekaj, zaraz wam powiem, jak to jest daleko, bo to też wiecie. Z parawą do Grinier. Muszę sobie sprawdzić, bo to było napisane dokładnie, więc tak mi się wydaje. Iść drogą. Czekaj, tu jest 60 km. No, to jest jakieś też za 60 km. Czyli dzień drogi teoretycznie? No chyba tak. Pieszo, no to... Pieszo tak, no bo to jest droga, zwykła droga. W sensie nie jest to w górach, nie? No to co, kierujemy się tam, idziemy w tamtą stronę i w sumie... 60 km w dzień zrobicie? No, nie zrobimy. Spokojnie. Nie, no. Tak nie bardzo mi się wydaje. Zależy jak... Jeżeli teren jest w miarę równy, to powiedzmy, to masz około 5 godzin marszu. Przykładowo przejście, obrazując to, no nie, z Zakopca do Doliny Pięciu Stawów, potem do Morskiego Oka i z powrotem na parking, no to masz przejście 8 godzin, no nie? A to masz około 28 godzin. Nawet nie, wiecie, powiedziałem, to masz gdzieś około 6-7 godzin, a to masz 30 km. No tu masz jakieś 60 km. Odwołajmy się do zasad może, co? Bo to tak... Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy 60 km zrobicie w dzień. Ile się dziennie robi? 40 max, myślę. Ale dobra, no to tak czy inaczej, żeby
i tak najpierw musicie iść w kierunku Parawon, bo musicie dotrzeć w okolice Parawon. Nie musicie wchodzić do miasta, no ale w tamtą stronę musicie iść tak czy inaczej. Magia. Kurde, nie znajdę tego teraz. Jest podróż. Podróże drogami. Nie tak. Podróże. Czas, bo grupa przemierza średnio w godzinę tyle kilometrów, ile wynosi najmniejsza szybkość plus 2. To pewnie krasnolud ma najmniejszą szybkość. Pewnie tak. Sześć godzin dziennie tak? Podróżować. Na godzinę, tak. 6 godzin dziennie normalnie. Oczywiście można to przedłużyć, ale tutaj są już testy odporności, widzę. A to bierzemy teraz pod uwagę szybkość, czy chód, czy bieg? Szybkość. To ja mam 4. Ja mam 3. Ja też. Czyli 3. No to 5 km razy... na godzinę. I 6 godzin dziennie bez problemu możecie iść. No czyli robicie 30 km dziennie. Bez forsowania, bo możecie sforsować, no ale drugie tyle nie wiem, czy zrobicie, chyba że będziecie szli w nocy. No to 5 km postój z noclegiem i potem drugą połowę trasy, no nie? 30 km. No 30. Dwa dni, no nie? Dwa dni podróży jest teraz rano, więc... No, no i jakiś tam w międzyczasie jakiś nocleg, jak to, się uda, tak, nie to... To jest... Droga między dwoma miastami, większym, mniejszym, na pewno będzie jakaś karczma, czy zajazd, czy tak to tam nazwać. To no. To nie ma problemu. A jak jeden dzień nie zjemy, to nam też, że tak powiem, dupy nie zbledną. Ale macie przecież chyba te... no to też, no, prowiant. Prowiant. No nie? No to co, ja rzucam taki pomysł, żeby iść dalej, jak reszta? Tak. Tak, no, cudownie. Okej, dobra. No, idziemy. Czyli co, nie wstępujecie do Parawonu? Nie, no musielibyśmy się wrócić. No nie, no, tak jak mówię, żeby iść dalej do tego Grinieri, tak musicie w okolice Parawonu dotrzeć. Bo to jest pomiędzy wami. No to macie pół dnia do tego Parawonu, jesteście pod Parawonem, nie? To czyli musicie go minąć, tak czy inaczej. A czy moglibyśmy wejść i zapytać tych mnichów, co ustalili, prawda? Czy będą dalej prowadzić śledztwo w sprawie tej wioski? I przy okazji za to, że my ich pilnowaliśmy, mogliby nam dać papu, moglibyśmy się przenocować u nich i zaraz z rano następnego dnia wyruszyć. Co wy na to? Spróbujemy. Widzisz? I mamy jedną głowę. To zarys planu już jest. No dobrze, w porządku, docieracie do miasta, do tej świątyni. Oczywiście my żadnym podróżnym nie odmawiamy noclegu, szczególnie takim, którzy wzmacniają chwałę naszej pani. Także dostajecie, możecie mieć nocleg, możecie mieć posiłek po prostu, możecie zostać do kolejnego dnia. No. I macie czas, że tak powiem, czas wolny przed nocą, no nie? Możecie ewentualnie coś w mieście, właśnie w mieście, coś w mieście spróbować zrobić. No to ja mam takie pytanie do krasnoluda. Krasnoludzie, czemu ty z tarczą nie chodzisz, jak trzymasz i tak jednoręczny topór? Bo nie mam tarczy. No właśnie. A czemu? Zobaczymy, ile kosztuje tarcza. Ile może kosztować tarcza? Pieniądze. Obciążenie. Mamy. Parujące. Nie. Gdzie są tarcze? Tarcza jest. Tarcza albo tarcza duża. Tarcza zwykła, czyli nieduża, kosztuje 2 złote korony, a tarcza duża kosztuje 3 złote korony.
No takie są. Dobra, idźmy dalej, prześpił, idźmy dalej tam, gdzie będziemy dni. A poklesz? Pewnie więcej. Zwierzęta i co to? Dziecko mi pozginęło rogi. Bo mi się to myli, bo 18 esy to co to było? Szylingi, no nie? Szylingi, tak. No, 18 szylingów i 2 pensy. Tarcza, nawiasie puklesz. Tarcza, puklesz. Aha, jest jeszcze coś takiego. No. Aha, najtańsza jest faktycznie. Jakoś mi ją ominąłem. Nie wiem dlaczego ten puklerz ominąłem. 18 szylingów i 2 pensy. No to tak, no to tyle. Nie będziemy się. Jak zarobię, to ale to jest prawie złota korona, nie? Bo złota korona ma 20 szylingów, a tu masz 18 z kawałkiem. Ile jest ten? Złota korona to jest 20 szylingów? Tak. To ja mam 22 szylingi. Wow, bogaty jestem. No masz złotą koronę. Tak w sumie. Znaczy wiesz, tak jak mówię, to jak ktoś będzie chciał na przykład złotą koronę, ty mu dasz 20 szylingów, to niekoniecznie musi przyjąć, bo chce złotą koronę. No, nie. Ale nie będziemy się jakoś tu bardzo w to bawić i utrudniać, bo na to chyba szkoda czasu i zabawy, żeby... Chociaż jeśli fabularnie się to będzie zgrywało, to czemu nie? Powie ci ktoś, ja nie chcę tego, to jest, ja chcę złoto. No nie? Nie no, mogę komuś pożyczyć 18 szylingów i 2 pensy na tarczę. Mam na razie 5 szylingów. Nie wiem, gdzie mi się kata rozhulała. Pewnie po butach. A mieliśmy zarabiać tutaj jedna robota, druga robota. Ja na jednej roboty kasa. No. I jeszcze Magus zrobił tak, że najcenniejsza moneta znikła. No to ładnie. Była i... Dzięki temu żyjemy. No. To psuj. No właśnie, to oddaj teraz kasę. W ramach przeprosin każdemu kupujesz tarczę. Ale by chciał łuk, myślę. No dobra, jeden łuk niech będzie. No dobra, okej. Okay. Możecie sobie zrobić zakupy jakieś tam, nie ma jakiegoś większego problemu, jak macie kasę oczywiście. Ja na razie nie robił żadnych zakupów. W końcu zarobić jakąś kasę. No. Czekaj, ile ten Dintrans obiecuje? Nie wiem, czy napisał. Dobra płaca. Nie pisze. Nie napisał, ale napisał, dużo chce nam dać. No, z premią za każde odkrycie. Jak będziecie dużo odkrywać, to dostaniecie dużo kasy. No. Dobrze, czyli skoro, jeśli nie chcecie nic zrobić, no to wróćmy do... Ja bym sobie mógł kupić skórzane nogawice, no. Okej, okay, możesz, jeśli to nie jest jakoś bardzo rzadkie czy tam coś, to nie ma problemu. Bo to jest, Parawon jest dosyć dużym miastem, na tyle dużym, że tu większość rzeczy takich powszechnych jest. A inaczej, jakbym chciał wymienić na przykład, bo mam skórzany kaftan, chciałbym go sprzedać i za to kupić skórzaną kurtę i do tego jeszcze też nogawice. Co ciekawe, jest droższa od kaftanu, to dziwne. Dlatego, bo ma jeszcze ramiona. Kurta, a kaftan ma nogi, nie, korpus, sam korpus. Nie, aha, korpus okay, tylko, dobra, no nie. Okej, okay, dobra, widzę. Czyli co byś... Co masz, kaftan? No, kaftan sprzedał, kupiłbym skórzaną kurtę i kupiłbym skórzaną nogawicę. Dobra, możemy zrobić tak, że kurtę za kaftan wymienisz. Nie, używana, musisz dopłacić, chyba że chcesz używaną. Nie, nówkę chcę. To nie, to musisz dopłacić te 2 szylingi, powiedzmy, że nie, no, za używaną. Już faktycznie używaną, dostałeś tam coś, to nie, dychy nie dostaniesz. Będziesz musiał dopłacić z 5 szylingów. Z 5 szylingów będziesz musiał dopłacić. Za połowę ceny to... Nie, z 5 szylingów będziesz musiał dopłacić. Do kurty. No i nogawice za normalną cenę. Czyli 14 szylingów. Czyli w sumie 19 szylingów i możemy się tak umówić, że masz kurtę i nogawice.
Można się ten targować? Pani, ona tyle przeżyła, takie rzeczy widziała. No właśnie, o to chodzi. Legendy z nią krążą, właśnie dlatego będzie takie branie. Rzuć sobie. Jeden rzut może być. Okej. Okay. Czekaj, to jest chyba prze... Nie, dobra. Nie rzucam nawet, bo to chyba jest przeciwstawne, ale nie rzucam. Nie, 19 szylingów. Dobra, czekaj, ile to wyszło? 5 miałem dopłacić do tamtego plus 4 na 19. No to odejmuję sobie i wpisuję. Tak. Dobrze, no to sobie. Wpisuję sobie takie. No. Dobrze. Ktoś jeszcze coś? No to jak nikt, no to wracacie do tego klasztoru. Macie tam jedzonko. Nic jakiegoś wyszukanego, no ale pożywne. Znowu wam się udało dobrze zjeść. Nocleg. I następnego dnia o świcie budzą was odgłosy krzątania dzwonów i tak dalej. Tak naprawdę o świcie. No. Dziwne te dzwony. Nie wiem, tak dzwon jak dzwon. Nie no, śmiałem się z tego buczenia. Nie mam odgłosu dzwonów w rolu, nie będę szukał. Czyli co? Czyli ruszacie do tego całego, że tak powiem, grinier, nie? Tak jak mówiłem, no to jest 2 dni podróży. Czyli dotrzecie drugiego dnia wieczorem, no nie? Dobrze. No, ruszacie. Idziecie. Droga nie jest jakoś ciekawa specjalnie. Droga jak droga. Coś mi burczało. Nie wiem co. No właśnie z tego burczenia się śmiałem, że te dzwony jakieś takie dziwne. Dziwne? To nie wiem co to było. Dobra, nieistotne, dobra. Tak. No, a droga jest bardzo uczyszczana, czy tak pustawo? Nie bardzo. To Grinier to jest małe miasteczko. Ta droga tam gdzieś idzie dalej, nie tylko do tego La Maison-Tal. Natomiast to już jest taka, już może nie koniec świata, no ale takie mało uczęszczane, mniej uczęszczane. No. No, także jakichś tam podróżnych mijacie, no ale nie jest to ruch taki, który by był jak między Parawonem a Helmgartem, tam czy tam tym miastem. Ja spadam, bo mi Monia przyjechała, a mówi mi, że paczka do nas leży zostawiona pod bramą, także już uciekam, muszę to wtargać, jakoś waleje. Mhm. Także super kuriera miałem, także. Dobrze, no to, ale wiesz, no, czyli nie wrócisz, tak? Aha, już nie wróci. Dobrze. A jak nie wrócisz? Tego tam pochłonie. Nie, dobra, no to idziemy, nie? Idziecie, docieracie do... Dzień mija, że tak powiem, nudno, nic się nie dzieje, wieczorem docieracie do... Zgubiliśmy jednego kopala w lesie. Wieczorem docieracie do zajazdu. I już widzicie ten zajazd, macie sobie wchodzić i wasze, jak to powiedzieć, właśnie starzy przyjaciele ogniki, można tak to ująć, widzicie gdzieś tam w lesie znowu rząd ogników. Próbuję to wypatrzyć, co tam może być. Idziemy w tę stronę, słuchajcie. No dobra, no, tym razem bardzo mi po prostu na żywioł. Biegniemy w tę stronę. Mhm. No to jest kilkadziesiąt metrów gdzieś tam w stronę lasu, jakiś tam wzgórek.
Dobiegacie na miejsce. W międzyczasie ogniki zdążyły zniknąć, ale dobiegacie tam w miejsce, gdzie zniknęły. No, jest to miejsce niewyróżniające się zupełnie spośród okolicznego lasu. No, miejsce jak miejsce, po prostu las. Okej, okay, przeszukujemy. No dobra, ograniczamy testy, więc macie na to dobra, czas. Ja już jestem. Ja myślałem, że już nie wrócisz. Przeszukujecie teren okoliczny. No nie masz żadnych śladów. Z tego, co Marcin pamiętasz, no to ogniki można było rzucić w jakąś tam odległość od rzucającego, więc w miejscu ogników nie musi być żadnych śladów bytowania czy przebywania. No to ileś tam metrów, jakąś tam odległość mogło być, no, jakieś tam odległości. Tak, żeby była jasność. Wiecie o tym, to już. Mhm. One się przemieszczały, jeśli was to interesuje, wyjdziecie gdzieś mniej więcej na wschód. One się przemieszczały wzdłuż waszego, czyli z zachodu na wschód, tak jakby. No i w miejscu, w którym zniknęły, dobiegliście. No. No to musimy się trochę cofnąć jakby, tak? Od tego miejsca, do którego dobiegliśmy na zachód, tak? Macie miejsce, w którym zobaczyliście początkowo te ogniki, to jest 200 metrów właśnie na zachód. Dobrze mówię, zachód. No. Możecie tam, oczywiście tam się udać. No, ale po drodze śladów za bardzo nie widać. Dobra, może któryś sobie was może rzucić na percepcję, bo tropienie nie ma śladów. To ja może chyba mam najwyższą. Czekajcie. Percepcja. Czy grupowa? Skoro tam wszyscy jesteśmy. Duża grupa, duży plus to musiałby być, żeby coś to pomogło. Nie ma. Może dlatego, że już jest ciemnia, nie ma żadnych śladów. W miejscu, w którym się to zaczęło, no, też nie bardzo. Nie widać, nie bardzo, nie widać po prostu żadnych śladów. Tak jak mówię, to do iluś tam metrów można rzucić od siebie, więc musielibyście przeszukać naprawdę duży teren, żebyście mieli szansę znaleźć jakieś ślady tego rzucającego. Chyba, że to były naturalne ogniki, ale nie bardzo wyglądały na naturalne, bo sobie 200 metrów przewędrowały i zniknęły, nie? Okej, okay, to wracamy, nie? Dokarczmy, dobra. No? Ktoś jeszcze? Nie, no to... Ten wątek tych ogników, no... Może kiedyś trzeba byłoby go... Chociaż szczyptę czegoś nowego rzucić. Nie wiem, może być szczyptą czegoś nowego, może być fireball, nie? Lecący wam na głowę. Też ogień. Jeśli wam to pomoże, to możemy to załatwić. Dobra, wracacie do karczmy. I standardowa procedura, witamy drogich podróżnych, proszę siadajcie, standardowo. Jakieś tam piwo i standardowo też oczywiście jedzenie, jakaś kolacja, gotowane mięso, warzywa, chleb, no i to piwo. No i nocleg, tak jak zwykle w dormitorium, we wspólnej izbie. Tak, tak. Jak zwykle nie pamiętam, ile to kosztuje, no ale... Moglibyśmy już ten, że tak powiem, zakończyć na nocowanie tutaj dzisiaj? Jeśli chcecie, tak, to nie ma problemu. No ja tak już muszę zwijać się, bo mi się jeszcze pobudziły maluchy i muszę iść pogarniać, także tu rzeczy pewnie nie dotrę. Możemy, jest pół godziny, a
zaczynamy licz mistrza, więc jak najbardziej możemy, jeśli chcecie. Możemy pociągnąć jeszcze pół godziny też. Jak uważacie, jak chcecie. Dobra, no to co, to kończymy tutaj, a kiedy kolejna rozgrywka, panowie? Co, za dwa tygodnie? Za miesiąc, nie? Bo to jest po wakacjach, nie? No ja nie wiem, jak macie terminy. No to spiszemy się, jak co komu będzie pasować i idzie wtedy, no nie? Dobrze. Dobrze, no. Znaczy ja w następne tygodnie jestem dyspozycyjny. Ja się nie wybieram nigdzie, też raczej jestem dostępny, no więc... W razie czego jakby miało być granie, to w czym problem, że na przykład zostawić licz mistrza i zrobić, że tak powiem, rezerwowe postacie i grać coś innego, żeby nie kolidowało z tym, a potem wrócić do tego, no nie? Też tak może być. Znaczy wiecie co, ja ten projekt, o którym wspominałem, mogę pociągnąć, myślałem o Star Warsach na początek. Natomiast możemy też zagrać jakąś tam zupełnie osobną sesję w Warhammera, też nie ma problemu. Pomyślimy, nie? Chodzi o to, kiedy tam ktoś będzie miał czas z was, nie? Nie no, jak ktoś to Star Wars. No, ale to takie typowo jednostrzałówka, postacie by były, sesja trwa maksymalnie 3 godziny, ale nawet 2 godziny i zapominamy o sprawie, w sensie zapominamy o... tam kampanii nie mam zamiaru ciągnąć, bo nie ma za bardzo jak, nie? Ale zagrać jedną strzałówkę można. Dobra. Ja dobrze się będziemy spisywać. No, jeszcze tyle co powiem, to ja się dorobiłem w PDF-ie podręcznika do Vampira w wersji polskiej i mam jeszcze tego Pathfindera. No, ja w ogóle chciałbym troszkę uzupełniać sobie powoli te systemy. Najpierw te, których żałuję, że nie mam. Dawno chciałem je kupić, a nie było kasy albo okazji, albo możliwości, ale różne możemy mieć. Tamten projekt, tamte sesje, takie pojedyncze, to mogą być po prostu, wiecie, niezwiązane zupełnie z niczym. No. No, ja dotyki w wersji polskiej mam na bieżąco. Udaje mi się jak na razie. No, też spoko, też możemy spróbować. A dedeki są o wiele prostsze, bo Pathfinder jest bardzo skomplikowany. Tam by pasował, żeby każdy posiedział, poczytał, no i plus też, że to jest po angielsku, ale są bardzo rozbudowane. Tam jest masakra do przetrawienia. Nawet nie wiem, czy nie najłatwiejszy by był. Wiesz co, właśnie nie wiem, czy to jest miejsce na takie trudne. Nie ma sensu rzeczy, chyba. Na trudne. To są właśnie bardziej na coś takiego prostego, szybkiego i krótkiego. No nie, bo to... I to wiesz, to nie, też nie musi być tak, że się musimy wszyscy spotkać. No nie? Może ktoś nie ma czasu, może dokładnie. Ma ktoś inny czas. Sesja może być, mogą być dwie sesje w tygodniu, na przykład po 2 godziny. To wszystko jest do dogadania się. No. Dokładnie, dogadamy. Dobra, ja lecę, bo Marcin, dobra, to mówmy się, że dochodzimy do tego miejsca. Dobra, że te pół godziny to jakby to jest, chyba że masz jakąś dla nas rozrywkę, ale że teraz by to przechodzimy do tego już finalnego miejsca, co? Tej wioski. Czy tam coś przygotowałeś? No nie, zaczynamy tam, gdzie zaczynamy. To będzie normalna sesja, czyli wiesz, normalne będą działania, że tak powiem. Ewentualnie możemy zrobić jeszcze tak, że się zatrzymacie na dłużej w tym Grinier i podnosicie sobie, uzupełniacie sobie, inaczej, powydajecie sobie pedeki, bo tam to jest miasteczko, więc powiedzmy jest dostęp do ksiąg, do tego, do tamtego, możecie powykupywać wszystko, co jest dostępne. Też tak możemy zrobić, ale to już pomiędzy sesjami i zaczniemy następną sesję tak jak ma być, tak jak już w licz mistrzu. No, ale to się, dobra. Wiecie, to się jak ustalimy kiedy gramy, to będziemy myśleć co dalej. No. Tak, jasne, dobra. No. Jasne. No to nic, no to dzięki, będziemy w kontakcie. Wypadku. No, dzięki. Jasne. No, na razie. Dzięki, hej. No to dzięki, do zobaczenia, hejka.